Polskie Radio Białystok. Zbliża się godzina 18. Za chwileczkę przeniesiemy się na stadion do Opola, gdzie rozpocznie się mecz ćwierćfinału Pucharu Polski od Opola Jagiellonia Białystok. Na swoim stanowisku jest już Jerzy Kułakowski. Jeszcze jedno pytanie, Jurek, tylko do ciebie. Czy kiedykolwiek komentowałeś mecz w Opolu? A właśnie chciałem o tym powiedzieć. Dobry wieczór Państwu, że komentowałem. Właśnie chciałem o nim opowiedzieć. W sezonie 2004-5 lub 5-6, kiedy trenerem Jagiellonii był Adam Nawałka. Jagiellonia grała tutaj z Odrą Opole. Jagiellonia wówczas drugoligowa grała z trzecioligową Odrą Opole. Oczywiście dzisiaj powiedzielibyśmy pierwszoligowa Jagiellonia z drugoligową, bo wtedy troszkę inaczej ta nomenklatura wyglądała. I tutaj niestety, albo stety, no, trzeba było odpękać 120 minut i rzuty karne. I bohaterem tych rzutów karnych był 19-letni młodziutki bramkarz Jagiellonii Adam Stachowiak, który zapewnił nam zwycięstwo 4-2. To był chyba wtedy awans do ćwierćfinału Pucharu Polski, więc po 14, a może nawet 13 latach wracam do Opola na ten stadion i przykra informacja jest taka, choć dla Państwa, to dla mnie bardziej, że ten stadion się w ogóle nie zmienił, warunki są takie, jakie są. Jedna trybuna prasowa, jedna ławka prasowa tak naprawdę dla wszystkich dziennikarzy i co ciekawe umieszczona no, prawie centralnie w sektorze zajmowanym przez kibiców drużyny opolskiej Odry, więc kiedy tutaj Jagiellonia będzie stwarzać akcję albo jakieś decyzje sędzia będzie podejmować niekorzystne dla kibiców Odry Opole, to ja z góry przepraszam za te skowronki, które polecą po falach internetu do Państwa, do Białegostoku. Wyobrażam sobie, że może tutaj zdarzyć się niejedno takie słówko. No ale dobrze, sędzia Krzysztof Jakubik z Siedlec rozpoczął to spotkanie. Warto powiedzieć, że w tym sezonie w Pucharze Polski dwukrotnie gwizdał Jagiellonii i dwukrotnie Jagiellonia już mecz wygrała. Przypomnę, że w drodze do tego ćwierćfinału Jaga pokonała Lechię Dzierżoniów 1-0, następnie GKS Katowice 1-0 po właściwie 126 minutach gry i rzucie karty Gilermana. Potem była wygrana na wyjeździe z Arką Gdynia 2-0. Jak Państwo się zorientowali, Jagiellonia jeszcze w tym sezonie, w tej edycji Pucharu Polski gola nie straciła. Za chwilę składy obu drużyn, a teraz Jagiellonia ma rzut wolny z połowy Odry Opole, piłka w pole karne, ostro zagrana, Kwiecień, ale nie sięga piłki i te łapie Artur Krysiak, bramkarz drużyny z Opola. Warto tutaj od razu powiedzieć, że to jest człowiek, który praktycznie całą swoją karierę, czy przygodę piłkarską spędził na Wyspach Brytyjskich, jest wychowankiem łódzkiego SMS-u, ale potem wyjechał na wyspy, grał w Anglii, w Szkocji, w Walii, między innymi w Swansea. Dwa występy zaliczył w Premiership, no i wrócił do Polski, do Odry Opole. Dalej mamy w obronie drużyny z Opola Tomasza Mikinicza, Słowaka, Pawła Baranowskiego, dobrze znanego w Suwałkach, między innymi Serafina Szotę i Rafała Brusiłę. Drugą linię tworzą zespołu z Opola Sebastian Bonecki, Mateusz Czyżycki, Miłosz Trojak, Mariusz Rybicki, także były gracz w Igier Suwałki. Rafał Niziołek ma być tutaj takim ofensywnym pomocnikiem i Iwan Martin Hiszpan w barwach Odry Opole w ataku. Trenerem zespołu z Opola jest oczywiście Mariusz Rumak, kiedyś pracujący także w Jagiellonii Białystok z drużyną młodej ekstraklasy. Jagiellonia dzisiaj w nieco zmienionym składzie niż to oglądaliśmy we Wrocławiu, ale może najpierw słowo o akcji Jagiellonii. W pole karne zagrywa Pelotanowicz, ale piłka nie doleciała ani do Nowikowasa, ani też do żadnego z graczy Odry Opole. Przepuścił to Krysiak, który gra w zielonym stroju. Notabene po drugiej stronie też jest w zielonym stroju. Marian Kelemen wraca po kontuzji do bramki. Tego można się było spodziewać, że trener Ireneusz Mamrot postawi dzisiaj na Mariana Kelemena. Ten, jak wiadomo, odpoczywał z powodu problemów z dłonią. No ale że w meczu sobotnim, ligowym, najbliższym z Koroną Kielce nie może zagrać Grzegorz Sandomierski z powodu czerwonej kartki z Wrocławia, no to wiadomo, że do bramki stanie Marian Kelemen i dziś do niego takie może nie do końca dobre słowo przetarcie, ale po prostu wraca do bramki, broni i oby znowu zachował czyste konto. Oprócz niego mamy w obronie nową twarz w Jagiellonii, Martin Kadlec, po raz pierwszy w tym sezonie w Jagiellonii, pozyskany zimą ze Spartaka Trnawa. On właśnie przy piłce z prawej strony, poza tym Iwan Runie, Nemanja Mitrowicz, Gilerme, Arwidas Nowikowas i Martin Kościan na skrzydłach, Taras Romańczuk, Bartosz Kwiecień jako defensywni pomocnicy, no a w roli ofensywnego, tak wydaje się, dzisiaj występuje Marko Poletanowicz. Oczywiście z przodu gra, no innego wyjścia de facto prawie nie ma, Patryk Klimala, młodzieżowiec, jest to obowiązek gry tego zawodnika. Na ławce rezerwowych mamy jeszcze jednego młodzieżowca, Szymona Łapińskiego, a oprócz tego Grzegorza Sandomierskiego, ten w pucharze oczywiście może grać, tutaj czerwona kartka z Ekstraklasy nie przeszkadza, jest Stefan Szczepowicz, Jesus Simas, Bedwar Bodwarsson, Martin Pospisil i Martin Adamec. Za nami 3,5 minuty spotkania.
Na razie wynik bezbramkowy. Piłkarze z Opola rozpoczęli grę z własnej połowy. Jest zagranie na lewą stronę. Tutaj lewy obrońca Rafał Brusiło podciąga do Rybickiego. Rybicki jeden na jeden z Kadlecem. Jest już wysokość pola karnego. Rybicki do linii końcowej w pole karne. Piłka zagrana. O, skiksował tutaj w polu karnym Iwan Runie. Cieszą się kibice drużyny z Opola, a to dlatego, że jest rzut rożny. No mógł oczywiście Iwan lepiej tę akcję rozwiązać, w sensie wystrzelić tę piłkę dalej za pole karne, ale skoro tak się nie stało, no to piłkarze z Opola mają teraz rzut rożny, a do piłki wpada, może powoli, tak powiedziałbym, wpada to za mocne słowo, słowacki prawoobrońca Tomasz Mikinić, który właśnie po prawej ręce Mariana Kalemana będzie wybijać ten rzut rożny, podnosi prawą dłoń, sygnalizuje jakiś moment, jakiś wariant rozwiązania stałego fragmentu gry, piłka w pole karne. O, doszedł do piłki hiszpański napastnik Iwan Martin, ale odchylony, ta piłka spada mu za plecy, poleciała bardzo, bardzo wysoko nad bramką Mariana Kalemana, właściwie tutaj nie skontrolował Hiszpan tej piłki, nie miał okazji, żeby to zrobić i w związku z tym piłkarze z Białegostoku wybijają, wznawiają grę od własnego pola karnego. Marian Kelemen krótko zagrał piłkę w lewą stronę za szesnastkę do Mitrowicza, Mitrowicz do Guilherme, ale ta piłka przejęta przez rywali, tam Sebastian Bonecki będzie wrzucać aut, zostawił piłkę Mikiniciowi, Słowakowi właśnie, który przed chwilą był zupełnie w innym sektorze boiska, po lewej stronie teraz jest na swoim miejscu, po prawej stronie w linii obrony, trochę ruchu w środku, tam pokazuje się Mateusz Czyżycki, charakterystyczna sylwetka, niewysoki, taki blondasek, może tleniony, może naturalny, chyba raczej taki tleniony blondasek, który bardzo wyróżnia się tutaj spośród innych graczy właśnie taką świecącą grzywą, świecącą fryzurą. Jagiellonia piłkę odzyskała przed własnym polem karnym. Jest przed nią, przed polem karnym Runie, zagrał do przodu na połowę rywali, no ale tam tylko Klimala, który musi do piłki biec z 50 metrów, nie ma szans. Pierwszy przy piłce Krysiak. Krysiak zagrał w pole karne. Marian Kelemen wyszedł za szesnastkę, zagrał głową do Iwana Runie. Krzyczą kibice, że jakaś ręka tutaj się komuś przywidziała. Jak mówiłem, może tutaj być wesoło, bo tak fajnie się siedzi centralnie. To już na stadionach ekstraklasy jest praktycznie niemożliwe, chociaż na stadionie w Białymstoku mamy obok sektora mediów tak zwany sektor VIP. No tam te VIPy czasami zachowują się też niezbyt poprawnie, zwłaszcza po wypiciu kilku głębszych, emocje biorą górę nad rozsądkiem i czasami też się zdarzają durnowate okrzyki. Ale na razie wszystko spokojnie, wszystko pod kontrolą. Siódma minuta spotkania, Odra Opole 1-0-0 remisuje z Jagiellonią Białystok. Tutaj wiadomo, że rozstrzygnięcie w tym meczu musi paść, w tym sezonie nie ma na żadnym etapie rozgrywek Pucharu Polski rewanżów, więc jeden tylko mecz decyduje o tym, kto awansuje. No i prawa strona boiska, jest ten Mikinić, ale no, zagrał Słowak bardzo niedokładnie. Wszyscy tutaj myśleli, że piłka wyjdzie za boisko, ale dopadł do niej z drugiej strony boiska Rybicki. Piłka w szesnastkę, strzał, Bijak Element, bardzo groźnie ta piłka uciekał pod brzuchem. Strzelał z ósemką grający Rafał Brusiło, lewy obrońca drużyny z Wodzisławia. No i w pewnej chwili myślałem, że Marianowi ta piłka ucieknie. On jakby klepnął ją z góry, ale została na szczęście pod brzuchem. Też nie było żadnego zbyt dynamicznego napastnika Odry w polu karnym, żeby doskoczyć tam jeszcze tę piłkę z podbrzucha Kelemenowi wybić, ale jest pierwsza groźna, naprawdę groźna sytuacja w polu karnym Jagiellonii i tę sytuację stwarza oczywiście przeciwnik. No, trudno było, żebyśmy sami sobie stwarzali, choć Jagiellonia jest tego słynie, że sama jak nic rywal nie robi, to Jagiellonia sama też potrafi czasami zaskoczyć własnego bramkarza jakimś głupim zachowaniem. Na razie białostoczanie ruszyli na połowę drużyny gospodarzy, piłkarzy Odry. Rzut z autu po lewej stronie boiska na przedłużeniu linii 16 metra po prawej ręce Artura Krysiaka. Piłka zagrana od Guilherme do Poletanowicza. Jest tutaj znowu Poletanowicz do środka do Kwietnia. Kwiecień ma z prawej strony Kadleca. Piłka właśnie do Kadleca. Jest chyba ręką zagrał przy przyjęciu. Tak jest. Błąd techniczny wyraźny. To nawet ja z odległości około 40 metrów widziałem. A cóż dopiero sędzia asystent, który stał od Kadleca no, w odległości nie większej niż 10 metrów. Błąd techniczny. Piłka na nogę odbiła się od ręki. Oczywiście przypadkowe zagranie, ale było ręką, więc nie ma co się dziwić, że sędzia zagwizdał rzut wolny dla zespołu opolskiej Odry. To wszystko w 8 minucie spotkania. I Artur Krysiak postawił sobie piłkę przed polem karnym, około 10 metrów, może troszkę nawet bliżej linii środkowej. Oba zespoły teraz skupione na połowie Jagiellonii. Walka o górną piłkę, tutaj Kwiecień odpychany przez Martina. Sędzia orzekł rzeczywiście, że było przewinienie. Starła się 99 z Jagiellonii.
Bartosz Kwiecień z 99 z Odry, Iwan Martin, notabene Jagiellonia dzisiaj w strojach białych, natomiast Odra w swoich domowych, tradycyjnych niebieskich koszulkach i czerwonych spodenkach. No tak powiem, że te pierwsze prawie 9 minut to może nie to, że jakaś tam wielka przewaga Odry, ale na pewno bardzo uważna gra zespołu Odry Opole. Tutaj nie ma jakiegoś strachu, nie ma cofania się głębokiego przed własne pole karne, czekania na grę Jagiellonii. Jagiellonia teraz próbuje wyjść spod pressingu sprzed własnego pola karnego. Kilkoma podaniami nam się to udaje, ale jesteśmy cały czas na własnej połowie. Nowikowa z lewej strony, sędzia pokazuje, gramy dalej, choć Mariusz Rumak widział tutaj out dla swojego zespołu. Romańczyk przerzucił piłkę na prawą stronę do Kosztiala. Dwaj Słowacy teraz z prawej strony boiska, ale Kosztial szedł na środek, piłka w pole karne do Klimali. Spadła mu na klatkę, właściwie to chyba się nie spodziewał, tak to trzeba powiedzieć, Klimala tego zagrania, choć dziwna sprawa, bo był stał przodem do Kosztiala. Tę piłkę chyba widział, ale mu uciekła z klatki piersiowej za linię końcową boiska i w tym momencie mamy wznowienie gry przez drużynę Odry Opole, tak spogląda w moją lewą stronę. Tam grupa około 200, może 300 kibiców Jagiellonii Białystok. No a w ogóle na stadionie w Opolu mieści się około 3,5 tysiąca sympatyków i tak w większości, dużej większości, no może nie wszystkie, w 90% te miejsca są siedzące na stadionie Odry zajęte. Po drugiej stronie mamy trybunę kamienną, betonową, tam nie ma krzesełek, tam miejsc w ogóle nie ma, ani stojących, ani siedzących. Oczywiście gdyby ktoś chciał, mógłby sobie tam usiąść, ale ochroniarze na to nie pozwolą. Tam po drugiej stronie akurat ekipa telewizyjna, telewizji, która transmituje ten mecz, rozstawiła się i właśnie taki widok trochę nieprzyjemny na starą, betonową, zmurszałą trybunę. Aut dla Jagiellonii Białystok, to już 11 minuta spotkania. Tak ciekawe, że ten zegar, który pokazuje za bramką Mariana Kalemena i wynik, i czas płynący, trochę zasłonięty przez latarnię, przez to trzeba się uchylić to w lewo, to w prawo, żeby zobaczyć, która tam dokładnie minuta jest. Sekundy wiesz dokładnie, a minuty tak znowu średnio. Jagiellonia na połowie rywali, ale znowu podanie niedokładne, teraz mylą się też przeciwnicy, odbiera mi piłkę Poletanowicz, przewrócił się, wpadł w poślizg, jak to się mówi, nie skontrolował tutaj swego ruchu i już Odra w kontrataku. Znowu Brusiło, z lewej strony się pokazał, ale błąd rywali, błąd też popełnia Jagiellonia, ale też znowu Brusiło popełnia błąd i taki chaos teraz na boisku mamy. Piłkarze z Białegostoku przerwali akcję, pokazuje sędzia Jakubik, że jest żółta kartka dla Martina Kadleca. No powiem szczerze, że trochę mało skoncentrowany tutaj Słowak w tej pierwszych 10, ponad 11 prawie minutach gry. Wcześniej ta ręka przypadkowa, teraz jakby nie zdążył do zawodnika Martin Kadlec i dostał żółtą kartkę. W Pucharze Polski jest tak, że dwie żółte kartki eliminują z następnego meczu, ale po ćwierćfinałach żółte kartki się kasują. Chodzi o to, żeby nie było takiego czegoś, że w półfinale zawodnik dostanie żółtą kartkę, okaże się, że to jego druga i nie będzie przez to mógł zagrać w meczu finałowym. Czyli Kadlecowi na razie jeszcze wykluczenie nie grozi. Oczywiście musi uważać, żeby nie narobić sobie większej biedy. Mateusz... Sebastian Bonecki będzie piłkę zagrywać z rzutu wolnego do pola karnego, do bramki Mariana Kalemena daleko, do szesnastki około 20 metrów, no to więc do bramki ponad 30. Zobaczymy, jak też ten stały fragment gry zagrają piłkarze z Opola. Jest lewonożny Rybicki, jest prawonożny Bonecki. No i właśnie chyba Bonecki tutaj do tej piłki się przymierza najbardziej. Znowu podniesiona dłoń, Rybicki nad piłką, Bonecki w pole karne, ale to takie zagranie do Mariana Kalemena, prościutko w ręce. Marian przypilnował prawego słupka własnej bramki i tutaj nie miał absolutnie prawa się pomylić. No gdyby nawet rąk nie nastawił, to piłka odbiłaby mu się od klatki piersiowej, wyszła w pole. A teraz Marian dalekim wykopem zza pola karnego de facto na pole gry rywali. Piłka odbita w prawą stronę do Kosztiala. Kosztial próbuje dryblować do Kadleca. Kadlec z powrotem do Kosztiala przed pole karne. Ten na środek boiska do Kwietnia. Kwiecień w kierunku Kadleca. No i widać tutaj brak zrozumienia w tej akcji, bo Kadlec zupełnie nie ruszył do piłki, natomiast Kwiecień kopnął piłkę w kierunku linii końcowej boiska. Tam nie było żadnego z naszych zawodników. Out dla zespołu z Wodzisławia. Oczywiście ten Wodzisław będzie mi się mylił. Długie lata nie graliśmy z Odrą Opole, graliśmy z Odrą Wodzisław. W międzyczasie Odra spadła w niebyt tego naszego polskiego ligowego futbolu. Odra z Wodzisławia, a Odra Opole powoli się z tego niebytu wyłania. Na razie jest 11 drużyną tabeli pierwszej ligi. Cel główny w tej chwili to utrzymanie na zapleczu. Kto wie, może w przyszłości pomyśli trener Mariusz Rumak albo już jego następca, działacza Odry o awansie do Ekstraklasy. No stadionu jak na razie nie ma, są plany, jak to się kiedyś mówiło, plany budowy dróg, plany budowy dróg, plany budowy stadionu.
Źle gra Jagiellonia jak na razie, za nami 14 niespełna minut gry, tak naprawdę nie stworzyliśmy nic. Odra gra naprawdę bardzo wysoko swoją drogą. A, przepraszam, tutaj pomyłka rzeczywiście, ja mówię Martin Kadlec, a podpowiedź z internetu, faktycznie on jest Andrzej Kadlec, nie wiem dlaczego ja napisałem sobie Martin, tych Martinów mamy i Kosztiala, i Pospisila, a to jest Andrzej Kadlec, rzeczywiście, dzięki za podpowiedź. Jagiellonia znowu w opałach, prawa strona boiska, będzie strzał zza pola karnego, no Sebastian Bonecki nie popisał się, uwierzył w swoje duże umiejętności i... Posłał piłkę wysoko nad bramką Mariana Kalemena, ale wrócę raz jeszcze do tej myśli, że Odra tutaj stwarza wrażenie drużyny, która właśnie gra w klasie wyższej niż Jagiellonia Białystok. Oczywiście nie wyciągajmy wniosków pochopnych po 14 minutach spotkania, ale jeżeli ktoś spodziewał się tutaj, że Jagiellonia ruszy od początku na drużynę z Opola, że ją tutaj stłamsi, że będzie raz i drugi stwarzać zagrożenie pod polem karnym czy w polu karnym Artura Krysiaka, no to tego absolutnie na razie nie widzimy. Te piłki przez Jagiellończyków zagrywane zwykle trafiają pod nogi rywali, no najdalej 30 metrów powiedzmy od pola karnego czy od bramki zespołu z Opola. Jagiellonia z lewej strony, Guilherme do Nowikowasa, piłka znowu niedokładnie zagrana w aut, to niestety na razie przypomina dokładnie ten obraz gry z Wrocławia, kiedy było mnóstwo niecelnych podań, kiedy piłkarze sprawiali wrażenie, jakby zamiast coraz bardziej się zgrywać, nie w sensie żartować z nas, a dopasowywać się do siebie na boisku, że oni się tego po prostu oduczają. To kolejne zagranie z gatunku takich niecelnych, no ale pomylili się teraz piłkarze z Opola. Jagiellonia próbuje prawą stroną boiska, przez środek rusza Kosztial, do Kadleca, do Andrzeja Kadleca oczywiście, Słowak w pole karne wrzuca piłkę, dobrze na dalszy słupek i co? I tutaj groźnie było, groźny strzał Klimali głową, no, ta piłka trafiła prosto w, nie, to chyba nawet Poletanowicz głową uderzał, a nie Klimala, prosto w bramkarza, więc to była dobra akcja i tutaj Kadlec pokazał się naprawdę z dobrej strony, szybko biegł z piłką, w pełnym biegu dośrodkował i było groźnie, strzał Jagiellonia ma pierwszy, teraz przed polem karnym Nowikowas, od razu kilku rywali przy nim, Nowikowas się przewraca, sędzia gwiżdże i będzie rzut wolny, no oczywiście teraz, oczywiście ja już słyszę teraz pewne słówka ze słownika wyrazów obcych, czyli łaciny, a myślę, że powoli do państwa to będzie docierać, pewien tutaj jegomość w czapeczce i w szaliczku od Opola popija browarka oczywiście niskoprocentowego, no i jemu akurat wyrywało się słówko, przy okazji pesteczki też zagryza, no ale Jagiellonia to najważniejsze w tej sytuacji, to jest 16, za chwilę rozpocznie się 17 minuta gry, ma naprawdę doskonałą okazję do tego, żeby objąć prowadzenie, no doskonałą, powiedzmy bardzo dobrą. Podobna sytuacja była we Wrocławiu, przy stanie 1-0 dla Śląska, zza pola karnego, dokładnie prawie z tej pozycji, Arwydas Nowikowas ustawił sobie piłkę z rzutu wolnego, tam piękną interwencją po pięknym strzale Nowikowasa popisał się Jakub Słowik, tutaj mamy dwóch kandydatów do uderzenia, lewonożny Nowikowas i prawonożny Marko Poletanowicz. Około 2 metrów ta piłka za linią pola karnego, też za światłem bramki, ale to dla zawodnika lewonożnego wydaje się bardzo dobra pozycja. Słyszą Państwo reakcji kibiców. Nowikowas, piłka od muru i od nóg czyichś, tylko nie wiem czyich. Odbiła się od jednego z zawodników Odry Opole, a więc tym razem chyba było założenie takie, żeby tę piłkę uderzyć pod nogami skaczących zawodników, nie nad murem. To się niestety do końca nie udało, no ale przynajmniej mamy rzut rożny w 17 minucie spotkania. Odra, 17 minucie spotkania, Odra, Jagiellonia w ćwierćfinale Pucharu Polski wciąż 0-0. Po lewej ręce Artura Krysiaka dośrodkowanie, Guilherme na dalszy słupek, piłka w polu karnym. Jeden z obrońców główkuje zespołu miejscowego, grający z numerem 86, jeśli dobrze widzę, nie, z 66, Miłosz Trojak, defensywny pomocnik zespołu z Opola i piłka przeniesiona na drugą stronę boiska, przed chwilą lewą nogą dokręcał do pola karnego Guilherme, teraz po drugiej stronie boiska jest Guilherme, ale do piłki podszedł Marko Poletanowicz, a więc będzie piłkę dokręcał do bramki Krysiaka, jest piłka na dalszy słupek, ale poleci daleko za bramkę, tutaj od razu sędzia po drugiej stronie boiska, sędzia asystent zasygnalizował chorągiewką, że piłka wyszła za boisko w powietrzu, opuściła plac gry i już przerwana została ta akcja, mamy w tej chwili 18 minutę spotkania, jedna dobra akcja Jagiellonii Białystok za sprawą Andrzeja Kadleca. A ja dostaję kolejną podpowiedź od Emila, tym razem Kamińskiego z Jagiellonii, że gramy w Wodzisławiu. No mówiłem, w Opolu, nie w Wodzisławiu. Mówiłem, że mogę się pomylić, że ten Wodzisław mi tutaj po głowie chodzi, ale rzecz jasna, gramy w Opolu, jak najbardziej w Opolu. Tylko w Opolu.
i Zodrą Opole, nie Zodrą Wodzisław. Więc jeżeli zdarzy się pomyłeczka, przejęzyczenie, bardzo proszę, już przyjąłem do wiadomości, już proszę więcej nie wysyłać w tej sprawie SMS-ów, nie interweniować. Ja już naprawdę postaram się nie mylić imion i miast, w których aktualnie rzeczy się odbywają. Jagiellonia na własnej połowie, wybicie piłki na środek boiska, Klimala, dobrze, do Poletanowicza. Poletanowicz ruszył środkiem boiska, zagrał do Klimali, Klimala w polu karnym. No niepotrzebny ten dribbling jeszcze do prawej strony, można było dziubnąć sobie piłkę do przodu, wpaść w pole karne, oddać strzał, a tutaj Klimala chciał jeszcze nawinąć obrońcę drużyny Odry Opole przed polem karnym na 16 metrze i tutaj ten obrońca, nie wiem, tam był Paweł Baranowski, czy może Serafin Szota, któryś z nich zostawił nogę, skończyło się niestety autem i to dla gospodarzy. No ale Jagiellonia jakby troszkę otrząsnęła się z przewagi rywali, to może nawet tak nie można powiedzieć, bo tej przewagi dużej nie było. Po prostu Odra oddała tam jeden strzał, drugi strzał zza pola karnego, jeden celny, dwa niecelne. Może nie było tutaj jakiegoś takiego wielkiego narzucenia swojego stylu gry, ale powoli, powoli jakby Jagiellonia odpycha Odrę coraz głębiej w kierunku jej pola gry, jej połowy. Jest na razie aut dla zespołu gospodarzy, walczy Mitrowicz, sędzia podnosi chorągiewkę, asystent gwizdze główny pan Jakubik Siedlec, że Mitrowicz popełnił przewinienie, że przewrócił Sebastiana Boneckiego. Ten Bonecki dość taki aktywny, raz z lewej strony boiska gra, to z prawej, to z Rybickim się znowu zamieniają. No teraz Bonecki akurat na prawej stronie boiska i tutaj akurat on będzie wykonywać rzut wolny, chyba nie. Ktoś inny tam tę piłkę ustawia całe, a właściwie teraz drużyna opolskiej Odry na połowie Jagiellonii Białystok. Dwóch rywali zabezpiecza środkową strefę boiska. Pozostali będą grali o te górne piłki w naszym polu karnym, ale to zagranie złe. Chociaż też niedobrze interweniują białostoccy obrońcy. Jeszcze próbuje Guilherme, no on lewą nogą. Niestety podaje do przeciwnika. Przeciwnicy to przejmują, Słowak Mikinić tę piłkę holuje do prawej strony, tam ma Boneckiego, wymiana podań pomiędzy tymi zawodnikami, znowu przewinienie na zawodniku numer 9 na niebieskiej koszulce, na Słowaku Tomaszu Mikiniczu. No i będzie kolejny rzut wolny dla zespołu gospodarzy, będzie znowu okazja do środkowania tej piłki w okolice 16 metra, może nawet bliżej bramki Mariana Kelemena, bo ten rzut wolny od poprzedniego ciut bliżej, powiedziałbym, bramki Jagiellonii Białystok. No tutaj zawodnik lewonożny szykuje się do dośrodkowania, zdaje się Mariusz Rybicki tam ma ochotę, żeby tę piłkę dokręcić w okolice 11 metra, może 5, tam gdzie będą wbiegać piłkarze Odry Opole. W polu karnym naszej drużyny jest 6 graczy w niebiesko-czerwonych strojach, jeszcze jeden zabezpiecza 17-18 metr, Mateusz Czyżycki, nie najwyższy, nie walczy o górną piłkę, jest piłka w polu karnym, główkuje najwyżej Taras Romańczuk, wybijają to gracze z Opola na środek naszej połowy. Teraz chyba złapaliśmy na spalonego jednego z nich. Tak jest, tutaj nie ma co. No ja od razu widziałem, oczywiście kibice zgłaszają swoją opinię. No, oni widzieli to wszystko w tej sytuacji, kiedy piłkarz już dostał piłkę pod nogi. A trzeba powiedzieć jasno, że kiedy zagrywał tam grający z ósemką Rafał Brusiło w prawą stronę w kierunku Sebastiana Boneckiego, no ten już był na spalonym. Ewidentnie tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Sędzia podniósł chorągiewkę, główny zagwizdał i rzut wolny pośredni sprzed pola karnego. 22 minuta gry, Odra Opole, Jagiellonia, Białystok. Ciągle 0-0, powiedzmy po jednej groźnej sytuacji, no i takiej półgroźnej sytuacji stworzyła Jagiellonia, w której złą decyzję podjął Patryk Klimala, nie potrafił wejść w pole karne z piłką, oddać strzał w sytuacji sam na sam. I pędzi Rafał Brusiło, lewa strona pola karnego, zagranie do Rybickiego, dwaj filigranowi piłkarze Odry Opole. Jest piłka w pole karne, no ale tutaj Rybicki podał Marianowi Kelemenowi, który znowu poczekał na piłkę przy prawym słupku własnej bramki. Marian tak jakby wzrokiem przyciągał tutaj te piłki zagrywane niekiedy przez zawodników opolskiej Odry. No i cóż, teraz on wybija piłkę z pola karnego na środek. Tutaj przegrywamy pojedynek, zderzyło się dwóch graczy. Sfaulowany jeden z zawodników Jagiellonii Białystok. Zdaje się, że to będzie Martin Kosztial, który teraz zamienił się skrzydłami z Arvydasem Nowikowasem. Martin teraz na lewej stronie boiska, na lewej stronie połowy Odry Opole, a Arvydas Nowikowas na stronie prawej. I zobaczymy, kto tę piłkę będzie wybijać z rzutu wolnego. Chyba Guilherme, krótko z połowy Odry na własną połowę. Do Mariana Keleme, do Iwana Runie, ten do Tarasa Romańczuka, ten do Nemani Mitrowicza, Mitrowicz do Runie. Cały czas gramy tą piłką w 6 boiska na własnej połowie. Pokazał się Poletanowicz na połowie Odry, ale znowu podanie poszło do własnej połowy, do
Runie. Teraz Poletanowicz rozciągnął grę mądrze na lewą stronę pod pole karne rywali do Guilherme. Guilherme do Romańczuka. Wymiana podań pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Podłączył się jeszcze Kosztial, no ale tę piłkę gramy na własną połowę. Znowu wypychają nasz piłkarze z Opola. Teraz Mitrović przestraszył się atakującego Martina. Podał do Kelemena. Kelemen przyjął na raz, na dwa. Niestety podną piłkę do przeciwnika i z tego będzie sytuacja sam na sam. Nie będzie, bo jest spalony. A kibice, proszę posłuchać. Nie było, nie było, nie było, nie było. O, teraz już jeden kibic sam użył gwizdka, zamiast używać brzydkich słów. No był spalony, był znowu. Dla kibica miejscowej drużyny, tak ogólnie mówiąc kibica, nigdy nie jest tak, że sędzia gwizdze dobrze, zawsze gwizdze źle, każdy sędzia jest zły. Niestety tak to się dzieje. Żeby sędzia miał 100% rację, to kibice i tak będą niezadowoleni. Ale tym się nie przejmujemy. Jagiellonia wybiła piłkę z rzutem wolnym na połowę rywali. Klimala tutaj przegrał pojedynek z przeciwnikiem. Teraz Szota z Baranowskim zabawili się z Poletanowiczem. Wybili piłkę rywale na naszą połowę. Runie tak nie za bardzo dobrze dograł, bo do tyłu do przeciwnika Rafał Niziołek trafił w plecy Tarasa Romańczuka. Sędzia pokazuje, że tam była ręka. Taras tłumaczy, że to jeżeli była, to plecami był odwrócony Taras, że zupełnie nie kontrolował tego, jak rywal w niego kopie tą piłką. No ale stało się. No akurat Rafał Niziołek trafił w plecy, w rękę też może przy okazji Tarasa Romańczuka. No i około 40 metrów od bramki Mariana Kelemena. Znowu rzut wolny dla piłkarzy z Opola. To już 25. minuta gry. Znowu lewonożny Rybicki i prawonożny Bonecki. Dwaj filigranowi, niewysocy zawodnicy zespołu opolskiej Odry. Zobaczymy, kto tam, chyba Rybicki tym razem do piłki ruszył. Zawiesił piłkę nad polem karnym, ale prosto na głowę Kwietnia. Wybijamy to na środek własnej połowy. Mikinić w prawą stronę na spalonym zawodnik z Opola. I to aż zabawne jest, kiedy tylko sędzia podnosi chorągiewkę, sygnalizuje spalonego. Natychmiast jest pytanie, no gdzie? Nie ma spalonego i tak dalej, i tak dalej. Spalony jest. Jest na boisku. Na pytanie gdzie? No oczywiście jest na boisku. Marian Kelemen ustawia piłkę z około 20 metrów od lewego narożnika własnego pola karnego. 26. minuta gry. Jagiellończycy przeszli całą niemal drużyną na połowę zespołu z Opola, no ale Marian był tak miły, że wykopał piłkę za linię boczną boiska, na środku ich połowy, a więc tam ten niewysoki Tomasz Mikinić Słowak będzie piłkę wyrzucać z autu. Mało w tej chwili ruchu, mało walki o pozycję ze strony piłkarzy z Opola. Ostatecznie piłkę dostał na głowę Niziołek, podał do Guilherme, a Guilherme z powrotem prawie w to miejsce, z którego przed chwilą Mikinić piłkę wyrzucał z prawej strony boiska. Będzie kolejny aut. No i jeszcze jeden aut, tym razem już na połowie Jagiellonii, po interwencji Kosztiala. I Mikinić po raz trzeci będzie miał tę piłkę w rękach, tym razem już dość blisko linii 16 metra, więc zyskali dzięki dwóm, trzem kolejnym autom piłkarze Odry Opole teren. Są na połowie Jagiellonii, dwóch, pięciu w okolicach pola karnego i w polu karnym Jagiellonii. Jest piłka do Mikinicza, ten do linii końcowej, dribbling Boneckiego. Bonecki przegrał ten pojedynek, piłka zyskana przez zawodników drugiej linii Odry Opole. Za pola karnego uderzał tam Mateusz Trojak, ale ten strzał bardzo słaby po ziemi wylądował w rękach Mariana Kelemena, ale gdyby tak liczyć statystyki tego spotkania, no to strzałów więcej oddali piłkarze z Opola, a też strzałów celnych chyba o jeden oddali więcej. Jagiellonia znowu dalekim przerzutem na lewą stronę. Przy linii końcowej już jest Kosztial, ale drybluje. W środku ma dwóch kolegów pola karnego, ale tam dwóch też miał rywali i ci rywale pozbawili go piłki. Jeszcze Bonecki mądrze obił piłką nogi Kosztiala, a sędzia pokazuje aut dla Jagiellonii. O, ciekawa rzecz. Nawet nie protestują gracze z Opola zbyt mocno. Piłka przed polem karnym. Jest tutaj Kwiecień, uderza. Ta piłka zablokowana. To było nieprzemyślane, nieprzygotowane. Na drugą stronę boiska do Kadleca. Kadlec toczył pojedynek o piłkę taką skaczącą, kozłującą od murawy z Rybickim. Rybicki nogę postawił. No może nie tyle nieprawidłowo, co prawidłowo. Nogę postawił, tylko sfaulował przy okazji Andrzeja Kadleca i Słowak wywalczył rzut wolny dla zespołu z Białegostoku do lewego narożnika pola karnego Odry Opole. W tej chwili około 25 metrów, myślę, że może troszkę mniej, najwyżej 20. 27 minut 40 sekund gry za nami. Okazja ze stałego fragmentu gry dla Jagiellonii. Prawonożny oczywiście Poletanowicz, lewonożny Guilherme. Raczej wygląda na to, że będzie tutaj Marko tę piłkę wrzucał. A jednak Guilherme, piłka dochodząca, skaczą rywale, skaczą nasi. Strzał, Runie.
I był tam jeszcze obrońca chyba, albo bramkarz Artur Krysiak. Iwan Runie tę piłkę posłał głową lub Nemanja Mitrowicz. Wchodzili w pole karne dwaj nasi wysocy stoperzy, któryś z nich tam główkował na prawy słupek bramki drużyny z Opola. No i musiał tam albo obrońca, albo Krysiak jeszcze interweniować, żeby piłkę wybić z bramki. Jest rzut rożny po prawej ręce bramkarza Odry Opole. Znowu Poletanowicz, znowu Guilherme. Tym razem Guilherme, piłka odchodząca. Skaczą rywale wyżej od naszych zawodników, ale Kościel chyba tę piłkę zbierze. Niestety popełnił błąd. Musi faulować. To było przewinienie taktyczne Martina Kościela i będzie żółta kartka. Co do tego nie może być żadnych wątpliwości. Rywale przejęli piłkę po błędzie Kościela. No i Słowak musiał zatrzymać tę akcję na środku ich połowy. Gdyby tego nie zrobił, byłaby okazja do tego, żeby dwóch graczy Odry Opole wyszło przeciwko jednemu zawodnikowi Jagiellonii. I byłoby groźnie, a tak Martin Kościel, żółta kartka, wcześniej Andrzej Kadec, żółta kartka, te dwie żółte kartki na koncie białostoczan. 29.30 minuta gry w tej chwili się rozpoczyna. Odra Opole, Jagiellonia Białystok 0-0 w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski. Jako żywo, nie widać tutaj różnicy klas, absolutnie tej różnicy klas nie widać. W tej chwili Jagiellonia na 4. miejscu w Ekstraklasie, Odra Opole na 11. miejscu w pierwszej lidze. No więc to tak jakby ta różnica klas i jeszcze paru miejsc, ale nie powiedziałby nikt z postronnych kibiców, gdyby tutaj wszedł na boisko, nie wiedział kto gra, z kim gra, że tu jakaś różnica jest. Groźnie w polu karnym Jagiellonii, ale główka Iwana Martina nieskuteczna po dośrodkowaniu z prawej strony Sebastiana Boneckiego. To Hiszpan nie doszedł do tej piłki. Warto powiedzieć, że Hiszpan jest jednym z najskuteczniejszych graczy Odry. 5 goli w tym sezonie. Najlepszy ich strzelec siedzi na razie na ławce rezerwowych, to jest Krzysztof Janus, który zdobył w sumie w tym sezonie 5 goli. No a na boisku jest na przykład też Rafał Niziołek, który ma na koncie 5 trafień. Także dobrze, jeden z lepszych strzelców drużyny, Jakub Moder, 4 gole, też na ławce rezerwowych. Jagiellonia na połowie rywali. Prawa strona boiska, Klimala w roli skrzydłowego, Klimala w pole karne, no ale kopnął piłkę. Oj. Bardzo źle kopnął piłkę z prawej strony pola karnego, wystrzelił ją za linię lewą pola karnego, a jeszcze za linię końcową boiska i oczywiście aut bramkowy i grę wznawiać będzie z 5 metra sprzed własnej bramki zawodnik numer 1 na zielonym trykocie, czyli Artur Krysiak. Znowu dwa zespoły skupione w kole, wokół koła, w środkowej strefie boiska. Piłkarzy dwóch z Białegostoku pozostało na połowie rywali. Cała reszta broni się na własnej połowie. Przejmują tę piłkę przeciwnicy. Prawa strona boiska Bonecki. Pokazuje się też Niziołek, pokazuje się Martin, pokazuje się Rybicki. Jest też Czyżycki przed polem karnym. Zagranie jednak do jednego z naszych zawodników. Piłka przejęta po nodze przeciwnika, mianowicie Tomasza Mikinicia. Jest aut dla Jagiellonii, ale aut na połowie drużyny z Białegostoku, więc do bramki Krysiaka daleko, a nasi piłkarze znowu są bardzo przyjemni. Rzut z autu i wybija piłkę w aut gracz Jagiellonii, mianowicie Marko Poletanowicz. I teraz przeciwnicy. Przeciwnicy znowu do nas odgrywają. Nemanja Mitrowicz walczy z Sebastianem Boneckim. Próbował jeszcze blokować po swojej własnej główce rywala Mitrowicz, ale Bonecki nie dał się odstawić od piłki. Przy okazji jeszcze dziubnął tę piłkę Mitrowicz za linię końcową i mamy kolejny rzut z rogu, rzut rożny dla Odry Opole. Po lewej ręce Mariana Kelemena. Tam zdaje się ten prawonożny Tomasz Mikinicz, słowacki obrońca drużyny z Opola. Jest piłka w pole karne. Skaczą rywale, skaczemy i my. Groźnie, groźnie, groźnie. I co pokazuje sędzia? Spalony. Na spalony był zawodnik drużyny gospodarzy. Jeśli dobrze widzę, tam bardzo często lubi biec w pole karne drużyny z Białegostoku Serafin Szota, jeden z tych środkowych obrońców zespołu z Opola, podobnie jak Paweł Baranowski, to dość słuszny wzrost i kiedy są stałe fragmenty gry, obaj ci piłkarze starają się znaleźć miejsce w polu karnym drużyny z Białegostoka. Jeszcze jest równie wysoki Miłosz Trojak. Piłka wybita na połowę rywali. Walka o górną piłkę. Martin Kościel do przodu do Poletanowicza. Poletanowicz obrócił się i zagrał do Klimali. Jest spalony czy nie? Nie ma spalonego. Teraz spalony jest. Sędzia pokazuje, że jest spalony. Trochę z opóźnieniem. Za późno. Nie wiem, czy liniowy to pokazał. Asystent w sensie, czy główny zasygnalizował zbyt późno. W każdym razie oddał strzał już z pola karnego. Ze spalonego się okazało Patryk Klimala. Piłka jeszcze odbita do Nowikowasa z pola karnego. Arwi poprawiał w jednego z rywali w polu karnym, ale to już było daleko po tym, jak sędzia
Asystent podniósł chorągiewkę, zasygnalizował panu Krzysztofowi Jakubikowi z Siedlec, spalony Patryk Klimala i kolejna akcja nieudana. No nie jest to widowisko na poziomie no ekstraklasy, chociaż jaka jest ta nasza ekstraklasa, każdy wie. Zdarzają się mecze lepsze i gorsze. No ten tutaj jest takim przykładem wyrównanej walki, nie na najwyższym poziomie. Podkreślam, walki wyrównanej. Znowu piłkę zabieramy rywalom, ale oni się nie przejmują, zabierają nam. Klimala na środku boiska walczy i fauluje przeciwnika, fauluje Mateusza Czyżyckiego. Na środku boiska piłka zagrana do Rafała Niziołka. Niziołek w lewą stronę do swego imiennika, do Brusiły. Brusiło do Rybickiego. Dobra interwencja w defensywie Andrzeja Kadleca. Kadlec do tyłu, do Kwietnia. Kwiecień do przodu, niestety do przeciwnika. Piłkę przejmuje tutaj Miłosz Troja. Gra do Pawła Baranowskiego. Urodzony w Suwałkach, wychowany Gwigier w sumie. Też grał chwilę w Mospie Jagiellonii Białystok. Grał w Wigrach Suwałki, grał w Bełchatowie, grał w Podbeskidziu Bielsko-Biała w Ekstraklasie, więc parę tych meczów nazbierał na najwyższym szczeblu rozgrywek. Zresztą kilku takich piłkarzy ma w swoich szeregach drużyna z Odry Opole. I kolejny rzut rożny. Nie, sędzia pokazuje tym razem, że Bonecki przegrał pojedynek z Guilherme. Chciał, żeby tam sędzia pokazał rzut rożny Sebastian Bonecki, ale nie było takiego strasznie dużego zagrożenia. Jagiellonia znowu z własnego pola karnego. Marian Kelemen piłkę ustawił na piątym metrze, tradycyjnie nawet przed piątym metrem. No i wybija piłkę na środek boiska. Teraz Romańczuk chciał głową za siebie, zagrał przed siebie, ale do Iwana runie. No niestety, piłkę kolejną zbierają rywale z Opola. Wybijają pod nogi naszych piłkarzy. Jest Mitrowicz do Kelemena w pole karne. Ten znowu do Mitrowicza. Trochę w dziadka pograli z Iwanem Martinem. Próbuje grać piłką do przodu Mitrowicz, ale niedokładnie. Podaje do Miłosza Trojaka. Trojak ze środka boiska do Krysiaka, własnego bramkarza. Krysiak na środek boiska trafił do Kadleca. Ten do Romańczuka, ten do Poletanowicza. Dobrze, rozciągamy teraz grę z pierwszej piłki. Prawa strona boiska, wpada w pole karne z prawej strony Poletanowicz pod linią końcową. O nogi jednego z rywali, jest rzut rożny po lewej ręce Artura Krysiaka. To jest wszystko w 36 minucie spotkania. Cały czas przy wyniku 0-0 w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski. Ten mecz trzeba wygrać, jeszcze jeden wygrać i 2 maja meldujemy się na Narodowym w Warszawie. W półfinale jest już Lechia Gdański, to zagra Raków Częstochowa z Legią Warszawa. Pojutrze Miecz Legnica z Puszczą Niepołomice, bądź odwrotnie. Jagiellonia z rzutu różnego, piłka przelatuje na środek pola karnego. Jest interwencja obrońcy drużyny Odry Opole. W rolę tego obrońcy akurat wcielił się napastnik Iwan Martin. On ślizgiem piłkę wystrzelił za pole karne i z tego samego narożnika, czyli z lewej, po lewej stronie bramki Artura Krysiaka. Znowu dwaj nasi zawodnicy, Guilherme lewą nogą, piłka dokręcona, w pole karne wysoko skacze Iwan Runie. Czy to on tę piłkę trącił, czy któryś z obrońców? Chyba będzie piłka jednak po głowie Runie, dlatego że tam zawodnik Odry asekurujący tę sytuację wypuścił ją za linię bożną. Był przekonany, że główkował Iwan Runie w polu karnym zespołu z Wodzisławia. Znowu ten Wodzisław, z Opola oczywiście. I powoli próbują grać tutaj zawodnicy z Opola. Znowu do piłki idzie prawy obrońca Tomasz Mikinicz, ale teraz Jagiellończycy całą drużyną weszli na połowę zespołu gospodarzy. Zepchnęliśmy Odrę troszeczkę w okolice ich pola karnego. Zobaczymy, czy ten pressing się opłaci. Piłka w grze, w powietrzu, o górną piłkę walczymy z rywalami. Iwan Martin główkuje w kierunku linii środkowej. Przejmuje tutaj piłkę Mitrowicz i kopie ją, też kopnął. Także Marian Kelement teraz sprintem musi zasuwać, żeby nie było rzutu rożnego. No i złapał na linii końcowej, a kibice mieli fajną uciechę. Pocieszyli się, że Marian musiał tutaj galopować. No i machnął ze złością w kierunku Mitrowicza Kelement, bo nie wyobrażał sobie, że tutaj zza pola karnego będzie musiał zasuwać kilkadziesiąt metrów po piłkę. No ale szczęśliwie się skończyło. Jagiellonia znowu na połowie rywali. Jest Nowikowas. Nowikowas w pole karne do Klimali. Klimala tyłem do bramki. Próbuje przodem się obrócić. Przejął piłkę Kadlec po ziemi. Strzeliwuje ją w pole karne, ale tam ciasno, bardzo ciasno wybijają piłkę za 16 rywale na głowę do Kwietnia.
Kwiecień, Poletanowicz, Kwiecień i Rybicki. Poletanowicz zagra na własną połowę do Nowikowasa, Nowikowas do tyłu przed pole karne do Iwana Runie, Iwan w pole karne do Mariana Kelemena. 38 minuta spotkania i Odra Opole ciągle remisuje z Jagiellonią Białystok 0-0. No i nie ma jakiegoś takiego przełamania, nie ma takiego momentu, w którym zauważylibyśmy, że przewaga Jagiellonii rośnie, że tutaj coś zaczyna się dziać mądrego, ostrego. Nic nie. Teraz takie ostre wejście, ale w wykonaniu Rafała Brusiły, lewego obrońcy drużyny z Opola, na nogi Nowikowasa. Nowikowas już wykonał rzut wolny, biegnie pod pole karne na zamach, bierze jednego, uderzy z pola karnego, czy jeszcze zagra? Zagrał przed pole karne, niestety nie zdążył, bo zabrali mu piłkę rywale i teraz Sebastian Bonecki biegnie na połowę Jagiellonii, ale dokładne to nie było podanie. Wybijamy z powrotem na połowę rywali, walczy Klimala, teraz Romańczuk jeszcze tę piłkę zgarnia do Poletanowicza, ale już wróciła cała Odra oprócz Martina na własną połowę i jest problem znowu z atakiem szybkim, trzeba budować kolejny atak pozycyjny i wymiana podań teraz. Krótka poluka w polu w środku boiska. Romańczuk, Nowikowas, Romańczuk, Nowikowas i Kwiecień. I gra przeniesiona w lewą stronę. Teraz do Kosztiala. Kosztial do linii końcowej czy do środka? Do środka. Piłka zagrana w pole karne, ale tutaj Trojak wybija to. No teraz zepchnięta Odra we własne pole karne. Jagiellonia nacisnęła. Nowikowas próbuje strzelać, ale zablokowany. Wiedzą piłkarze z Opola, że trzeba do niego doskoczyć. W lewą stronę do Guilherme, ten w pole karne. Klimala. Nie było strzału głową. Był bliżej zawodnik z Opola. No i wychodzi z piłką teraz Mateusz Czyżycki w lewą stronę do Rybickiego. Rybicki znowu do Czyżyckiego na własną połowę. Czyżycki rozciągnął grę w drugą stronę, ale tu dobry powrót Martina Kosztiala i piłka przejęta w kole środkowym. I wyprowadzamy kolejny atak, ten taki atak pozycyjny. W prawą stronę piłka do Andrzeja Kadleca. Kadlec do Iwana Runie. Iwan do Nemani Mitrowicza. Przez środek w lewą stronę. Tam piłka pójdzie do Guilherme. Nie, wraca w prawą stronę do Romańczuka, ale Romańczuk ciągle jest na własnej połowie. Teraz szuka do gry krótkiej Poletanowicza. Krótko z Nowikowasem. Nowikowas chciał wypuścić w bój za plecy obrońców Klimale. Piłka wybita do Rybickiego. Rybicki przewrócony na środku połowy opolskiej drużyny. W 40 minucie przewinienie dla Odry. Faul dla Odry, rzut wolny dla Odry po faulu po przewinieniu zawodnika Jagiellonii Białystok. Troszkę jakby Jagiellonia zaczęła narzucać swoje warunki w tym meczu, trochę jakby zaczęła spychać Odrę bliżej jej pola karnego, ale do końca pierwszej połowy jeszcze niespełna 5 minut, może coś sędzia doliczy, a może i nie. I na razie Odra tak jakby troszeczkę odpoczywa. Stoją piłkarze w niebiesko-czerwonych strojach, długo na własnej połowie. Serafin Szota, jeden z młodzieżowców w drużynie Mariusza Rumaka. Piłka na naszą połowę zagrana, ale głowę wygrywamy my. Przejmuje piłkę jednak Brusiło do Rybickiego. Rybicki też piłkarz z doświadczeniem ekstraklasowym, między innymi, no właściwie chyba tylko z Widzewa Łódź. Kiedyś błyskotliwy, lewoskrzydłowy, lewonożny. No, potem grał między innymi w Wigrach Suwałki, też tam miał niezły sezon, ale odszedł z Wigier, jak i cała drużyna, która po poprzednim sezonie się rozpierzchła po całej Polsce. No i teraz nie błyszczy tutaj Mariusz, trzeba powiedzieć. Jakby troszkę na hamulcu ręcznym grał, zaciągniętym, ale rzut z autu wywalczył. Jest Brusiło, jest Czyżycki. Brusiło, piłki pozbawiony przez Nowikowasa, ale Nowikowas piłkę oddaje rywalom. W polu karnym jest Rybicki, prawa noga, nie trafił w piłkę. Jeszcze uderzona piłka przez Miłosza Trojaka. No brawa za decyzję dla tego zawodnika, on miał dość ostry kąt. Daleko za światem bramki, po prawej ręce Mariusza Kelemena, piłkę posłał po ziemię, ale to był strzał bardzo, bardzo niecelny. To absolutnie Marian nie miał prawa nawet się bać, że ta piłka będzie sprawiać mu jakieś kłopoty. Strzał daleko obok prawego słupka jego bramki. W 42 minucie Marian wznawia grę wybiciem piłki z 5 metra na środek. Tutaj nie najwyższy na boisku, ale dość dobrze ustawiony w tej sytuacji Czyżycki. Piłka do Mariana Kelemena, znowu nasze pole karne, wybijają rywale, przejmuje to na połowie przeciwników Klimala, w lewą stronę do Guilherme, Guilherme goniony przez Boneckiego, Bonecki wślizgiem, piłka wybita w aut, na połowie połowy rywali, Guilherme do tyłu do Kosztiala. Kosztial do Poletanowicza. Poletanowicz 40 metrów do bramki, ale rozrzucił grę w prawą stronę do Nowikowasa. Arwi przyjął na raz, na dwa zamach, na trzy zagranie w bramkę. No strzał jest, to był strzał. Przeprosił tutaj Nowikowas, nie wiem kogo z drużyny, w każdym razie strzał był. Obok lewego słupka bramki Artura Krysiaka, ale ten akurat tam stał. Złapał piłkę do koszyczka bez problemów. W 43 minucie strzał celny, ale strzał niegroźny, strzał słaby. Powiedzmy sobie szczerze. Krysiak piłkę wyturlał za pole karne.
karne. Na naszą połowę, ale tutaj osamotniony Hiszpan Iwan Martin. Nie miał szans, żeby wygrać pojedynek z naszymi obrońcami. Piłka na środku do Kosztiala. Kosztial przewrócony przez rywali. Sędzia pokazuje, gramy dalej. Piłka znowu do Martina. Przejęta przez Mitrowicza. Wybita na oślep na połowę rywali. Tutaj jest Szota. Dobrze pokazał się Czyżycki. Dribbling w lewo. Zagranie do Rybickiego. Rybicki będzie grał piłkę w pole karne. Jest Iwan Martin. Do tyłu do Czyżyckiego. Czyżycki nad poprzeczką. No tutaj Mateusz Czyżycki mógł zachować się lepiej. Wyszedł Marian Kelemen na 5 metr mniej więcej. Gdyby Czyżycki w porę się zorientował i dał takiego lobika za plecy, no to Marian musiałby pewnie wyjąć piłkę z sieci, a tak strzał nad poprzeczką bramki naszego Mariana, ale trzeba powiedzieć, że akcja Odry była całkiem sprawnie przeprowadzona. Ze środka podanie na lewą stronę, Rybicki przed pole karne, Martin zgrał to na 16, Czyżycki uderzył, mogło być groźnie, ale Czyżycki w bramkę nie trafił, piłka poleciała wysoko nad poprzeczką bramki Jagiellonii Białystok. Jeszcze minuta 40 sekund do końca podstawowego czasu gry w pierwszej połowie. Przerywa Mitrowicz akcję Czyżyckiego na połowie Jagiellonii. Wraca Kosztial do spółki z Kwietniem, piłkę zabrali rywalom, ale oni też tam tę piłkę zabrali i za chwilę oddali. Nemanja Mitrowicz do przodu do Nowikowasa. Nowikowas do Kadleca. Kadlec ruszył na połowę rywali. Ładnym dryblingiem uwolnił się spod ręki Rybickiego. Podał do Nowikowasa. Nowikowas drybling. Ładne kółko ruleta na środku. Ach, pomyślał dobrze, wykonał źle. Ruszył w pole karne niby Guilherme, ale Guilherme, podobnie jak we Wrocławiu, w tej chwili, tak jak przebiegł całą właściwie połowę własnej połowy i dobiegł do pola karnego rywali, to już tam nie miał absolutnie siły, żeby na gazie wpaść w pole karne. Na w sumie niezłe podanie Nowikowasa, pomysł dobry, może też nie do końca dobrze wykonany, ale Guilherme właściwie zrezygnował z biegu, chyba mu tam troszkę odcięło tlen, kiedy miał już wpaść w szesnastkę. W międzyczasie Krysiak piłkę wbija na naszą połowę. Taras Romańczuk wystrzelił ją w aut na tę nieczynną betonową trybunę. Tam po tamtej stronie boiska również są ławki trenerskie obu drużyn i ławki rezerwowych, rzecz jasna także. No i znowu z autu rywale, piłka na naszej połowie, przed polem karnym głową wystrzelił to w aut. Znowu Nemanja Mitrowicz, teraz będzie aut na przedłużeniu linii 16 metra po lewej ręce Mariana Kelemena dla piłkarzy z Opola. To jest ich prawa strona ataku, nie za wiele tego ruchu w okolicach naszego pola karnego, bardziej czekają gracze z Opola na to, żeby sędzia zakończył mecz w tej części gry. Aut i piłka stracona, wybijamy na oślep, ale tam na środku ich połowy czeka na piłkę Artur Krysiak i w tym momencie sędzia Krzysztof Jakubik z Siedlec kończy to spotkanie. Spotkanie do przerwy wyrównane, różnicy poziomów w tym meczu nie widać. Jeden groźny strzał zespołu z Opola, jeden groźny strzał głową chyba Marko Poletanowicza z Jagiellonii. No i to by było na tyle. Były też inne próby, ale niezbyt okazałe, niezbyt groźne, niezbyt sprawiające problemy obu bramkarzom, Marianowi Kelemenowi i Arturowi Krysiakowi. I do przerwy zasłużony remis. Mogło być 1-1, ale to 0-0 też jest wynikiem jak najbardziej sprawiedliwym. Żadna z drużyn jak na razie nie zasłużyła na to bardziej od tej innej, żeby awansować do półfinału Pucharu Polski. Ale ten mecz i tak dzisiaj się rozstrzygnie. Jak nie po 45 kolejnych minutach, to po następnych 30. A jak i tego będzie mało, to będziemy tutaj oglądać rzuty karne. Zobaczymy. Na razie przerwa. Oddaję głos do Białegostoku. Witam. Gra w drugiej połowie rozpoczęta. Jagiellonia i Odra na boisku w drugiej połowie bez zmian, czyli w bramce Jagi Kelemena, dalej Kadlec, Runie, Mitrowicz, Guilherme, Romańczuk, Kwiecień, Nowikowas, Kosztial, Poletanowicz i Klimala. A w drużynie z Opola Krysiak w bramce, dalej Mikinicz, Baranowski, Szota, Brusiło, Bonecki, Czyżycki, Trojak, Rybicki, Niziołek i Martin Hiszpan. Jagiellonia pod polem karnym zaatakowała od tych pierwszych sekund, za nami prawie minuta gry po przerwie, dość zdecydowanie. Próbujemy zepchnąć od razu Odrę do głębszej defensywy. Jagiellonia przed polem karnym, Poletanowicz, ale ta piłka uciekła mu do boku, zagrał zamiast do przodu, zagrał do tyłu do Nowikowasa, Nowikowas pole karne do Klimali, Klimala ruszył na tę piłkę, chciał sobie prawym butem ustawić do strzału, ale zabrakło mu stopy, no i piłka wyszła za linię końcowo boiska. Krysiak do Baranowskiego, Baranowski do Mikienicia, no teraz wyżej, rzeczywiście Jagiellończycy wyszli na tę drugą połowę, znowu odrywali szybciej, tak jak to było w Wrocławiu, kiedy pierwsza połowa w miarę na początku udana, później bardzo słaba, piłkarze z Białegostoku mobilizowali się na boisku bardzo szybko, wychodząc z szatni na drugą połowę, tak samo było dzisiaj tutaj, no może nie aż tak długo czekali na Odrę Wodzisław, Odrę Opole oczywiście, jak we Wrocławiu ze Śląskiem.
Ale też tutaj od razu widać mobilizację drużyny z Białegostoku, chociaż teraz piłka stracona. Jest Trojak na środku, zagrał do tyłu, do Brusiły. Brusiło stracił piłkę na rzecz Romańczuka, ale Romańczuk znowu podał w kierunku Nowikowasa tak tę piłkę, że no tam nawet Usain Bolt raczej miałby problem z dogonieniem jej, zanim opuściła plac gry za linią końcową po stronie Odry Opole. A co dopiero Nowikowas. No więc Krysiak będzie wznawiać grę w 48 minucie spotkania. Przypomnę, 0-0 po pierwszej połowie. Taki wynik może utrzymać się do 90 minuty i plus. Wówczas sędzia Krzysztof Jakubik zarządzi tutaj dogrywkę, a gdyby i ta nie przyniosła rozstrzygnięcia bez bramek, albo każda z drużyn tyle samo bramek, gdyby zdobyła, mielibyśmy tutaj rzuty karne. Tak jak obserwowaliśmy to kilkanaście lat temu, kiedy ostatni raz w Pucharze Polski Odra z Jagiellonią się mierzyła. Wówczas drugoligowa Jagiellonia wyeliminowała trzecioligową Odrę Opole po rzutach karnych. 4-2, po 120 minutach gry było 0-0. Jagiellonia na środku boiska, Bonecki piłkę wybił w aut, Jagiellończycy z lewej strony, Klimala piłkę otrzymał przy linii, chciał zagrać za siebie, ale mu się nie udało, Baranowski to przerwał, piłka do przodu do Boneckiego znowu, Bonecki tutaj był w walce o piłkę, ale tej piłki nie sięgnął, wybijamy piłkę na środek boiska w aut, jest z prawej strony Tomasz Mikinić, słowacki prawy obrońca zespołu, gospodarzy dokładnie prawie z linii środkowej, teraz ukradł trochę metrów już na połowie Jagiellonii, Słowak pokazuje się do gry Czyżycki, piłka w kierunku Martina, ale wybijamy to, zgarniamy, Kosztial do przodu w kierunku Klimali, niestety Klimala odcięto od podania przez Baranowskiego, jest Mikinić, piłka w nogi Poletanowicza i utkwiliśmy na dłuższą chwilę na środku, na tej linii środkowej po prawej stronie boiska na połowie zespołu gospodarzy. Znowu wyrzucili aut, znowu stracili piłkę i lewą stroną mknie Guilherme, ale przejął piłkę Mikinić, wszedł Kwiecień w tę akcję. Tam krzyk, że bardzo boli noga Słowaka. Sędzia puszcza grę, może będzie żółta kartka. Na razie jest jednak strzał Rybickiego nad poprzeczką. Bardzo groźnie. I to chyba będzie rzut rożny. Tak jest, Marian Kelemen w 49 minucie spotkania ratuje Jagiellonię przed stratą gola. A sędzia prawdopodobnie zawoła za chwilę do siebie Bartka Kwietnie, albo udzieli mu słownej reprymendy, albo pokaże żółtą kartkę, bo długo tam patrzył na to, co Kwiecień robi. No i wreszcie skończyło się tylko słownym upomnieniem. 49 minuta gry, Rybicki i Kelemen ratuje sytuację na rzut rożny. A ten rzut rożny po prawej ręce Mariana Kelemena, tym razem bramkarz Jagiellonii musi toczyć pojedynki w polu bramkowym, bo tam bardzo ciasno, piłka z jego prawej strony w pole karne, jest piąstkowanie, ktoś to jeszcze musi wybić i wybijamy, Guilherme rusza sprzed pola karnego, chcieli go łapać piłkarze z Odry Opole, ale nie udało się niestety, też zawalił podanie Guilherme, znowu tego takiego błysku, jakiejś takiej ciutkiej dynamiki zabrakło Guilherme. Ruszył sprzed własnego pola karnego, no przebiegł raptem 40 metrów do linii środkowej i już go przytykało i już nie dał rady tej piłki posłać dobrze. A trener Mariusz Rumak zmienia. Mariusz Rybicki miał swoją szansę, żeby zdobyć gola. Krzysztof Janus, najskuteczniejszy gracz drużyny z Opola. Były zawodnik między innymi Bełchatowa, Zagłębia Lubin, tam sporo ekstraklasowych występów zaliczył w tym sezonie w pierwszej lidze. Krzysztof Janus 7 goli. No tak sobie myślę, że trener Mariusz Rumak pomyślał, że na początku skupi się na tym, żeby gola nie stracić w pierwszej połowie, a potem bliżej końca spotkania, czy bliżej też dogrywki, będzie wprowadzał tych zawodników podstawowego składu, między innymi właśnie Rzemłę, Modera, Skrzypczaka, no i oczywiście przede wszystkim Janusa, po to, żeby podnieść jeszcze jakość swojego zespołu. Zobaczymy, czy to mu się opłaci. Na razie, jeżeli taki miał plan, to mu się opłaciło, bo Odra ciągle remisuje z Jagiellonią 0-0, no a teraz wchodzi na boisko kolejny z dobrych zawodników tego klubu, Jagiellonia w polu karnym. Marian Kelemen piłkę łapie po podaniu rywala ze środka boiska. Po ziemi Kelemen do Kwietnia, Kwiecień w lewą stronę do Guilherme. Guilherme na połowę rywali, ale tutaj osamotniony Klimala walczy z Baranowskim. Baranowski lepiej stoi na nogach. Przewraca się Klimala, ale tu nic nie było. Jeszcze raz Baranowski, tym razem w pośladki Martina Kosztiala, który znowu
na lewej stronie pomocy, na lewym skrzydle, na prawym teraz Nowikowas i aut ze środka, znowu z tej samej strefy boiska, gdzie kilkadziesiąt sekund wcześniej Tomasz Mikinicz tę piłkę wyrzucał do Czyżyckiego. Czyżycki znowu niedokładnie na głowę do Iwana Runi, ale Iwan znowu do rywala i znowu w tym samym miejscu, dokładnie metr czy dwa za linią środkową na połowie zespołu z Opola będzie rzut z autu dla Odry. I znowu oczywiście Tomasz Mikinicz, pewnie zaraz za chwilę do Mateusza Czyżyckiego, tak jest, Czyżycki tym razem nie po ziemi, a wysoko, ale na głowę znowu do naszego zawodnika, jest Runie, jest Mitrowicz, jest Romańczuk, jest Poletanowicz i znowu jest Mitrowicz, piłka zagrana pod naszą szesnastkę, Mitrowicz do Runie, Runie niestety niedokładnie w kierunku Nowikowasa, no i musiał Arwi, choć przypadkowo tutaj przewrócił na boisku Krzysztofa Janusa, no, takie zagranie Iwana Runie, niestety znowu niedokładne, takich zagrań niedokładnych by nie brakowało w pierwszej połowie ze strony Białostoczan. No mamy już 53 minutę po takim dość odważnym, mocnym ataku Jagiellonii w tych pierwszych minutach drugiej połowy. Teraz Odra odzyskuje równowagę. Odra znowu odrzucona, odrzuca Jagiellonię sprzed własnego pola karnego. Gra toczy się w tej chwili na połowie zespołu z Białegostoku. Aut dla Jagiellonii, wybijamy tę piłkę na oślep. No nie potrafimy jakoś przytrzymać dłużej. Walkę o górną piłkę, to w lewo, to w prawo, to wy do nas, to my znowu do nas. Teraz piłka do Poletanowicza. Poletanowicz do Nowikowasa, ale ta piłka trafi w pole karne do Artura Krysiaka, bramkarza zespołu z Opola. Krysiak nawet nie łapał tego w rękawice po ziemi od razu w prawą stronę do obrońcy, do Mikinicza, ten do rywala. Tutaj jest przejęcie przed polem karnym. Nowikowas przed szesnastką drybluje, nie ma przewinienia. Jeszcze walczymy, jeszcze jest Romańczuk w lewą stronę i znowu niedokładnie. Taras też jak nie teraz, no po prostu błędy, błędy, błędy z obu strony teraz błędy, teraz Romańczuk zabiera piłkę rywalowi, przed polem karnym no dobrze, chociaż teraz naprawił swój błąd i podanie w lewą stronę do Kosztiala, ten z lewej strony pola karnego, ale piłka za daleko mu odskoczyła, do linii końcowej jeszcze Kosztial, wyjechał za linię końcową boiska, ależ tu jest niedokładności, ależ tu jest chaosu, ależ tu jest błędów w tym meczu, no jakby parzyła ta piłka zawodników jednej i drugiej drużyny. No to, że Odrze tam czasami nie wychodzi pod pressingiem, to ja oczywiście raz, że nie mam zamiaru ganić zespołu pierwszoligowego. Z drugiej strony też co mnie to w sumie obchodzi, że im nie wychodzi. No ale że Jagiellończycy tych błędów tyle popełniają, że jest jakieś tak dużo tej nerwowości, że tego chaosu tyle. No czasami na szczęście nasi naprawiają swoje własne błędy, tak jak teraz Romańczuk, ale no niestety za dużo tego, za dużo. Trzeba troszeczkę jakby spokoju, troszeczkę więcej wiary w to, że spokojem można tę akcję wykończyć. W tej chwili Martin, w pole karne, Hiszpan naszej drużyny, ale podanie nie właściwie do nikogo, do Mariana Kelemena. Tam żaden nawet z jego kolegów nie zastartował do tej piłki w szesnastkę Jagiellonii. No i Kelemen wybija piłkę przez środek, na głowę do Poletanowicza. Poletanowicz tej piłki nie zgarnia, rywale wybijają to ze środka w pole karne Jagiellonii z powrotem. No i znowu Kelemen, piłka po dosłownie 3 sekundach wróciła mu w rękę. 55. minuta spotkania, a więc 10 drugiej części gry za nami, Kelemen na środek, ale Guilherme, a Nowikowas piłkę traci, na szczęście rywale wybijają to w aut, no i mamy po prawej stronie pola karnego Klimale, przeciwko Klimali 3 przeciwników, uwolni się czy nie? Nie uwolnił się, ale Jagiellonia przy piłce, Romańczuk rozciąga grę dobrze do Guilherme przed szesnastkę, goni naszego zawodnika, obrońca zespołu gospodarzy Bonecki, Guilherme drybluje, no i piękny wślizg tutaj Mikinicza, piłka wybita do Boneckiego, ale Bonecki się myli, piłka z autu, szybko w pole karne jest z lewej strony Nowo Kowas, ale zagrał do nikogo na 11 metr, gdzie był tylko zawodnik gospodarzy. Ten wybija piłkę na środek. Tutaj Iwan Martin fauluje Nemanię Mitrowicza. No tutaj też kibice się obruszyli na ten gwizdek, ale nie mieli racji, rzecz jasna. Sędzia miał tutaj 100% rację, faul i Jagiellonia wykonała rzut wolny bardzo szybko. Cała Odra teraz cofnięta w miarę głęboko, tylko Iwan Martin blisko linii środkowej. Jest tam także Miłosz Trojak, a tak gracze głęboko cofnięcie Odry. Teraz dalekim podaniem szukamy rozciągnięcia z lewej na prawą, do Kadleca. Kadlec do Nowikowasa, 40 metrów do bramki Jagiellonii. No, Nowikowas bardzo źle przed pole karne, prosta na nogę Boneckiego. Bonecki w kierunku Iwana Martina, ale Martin nie miał tutaj szans. Podnosi wprawdzie kciuk, pokazuje, że to było dobre podanie, a kibice krzyczą do niego ruchy, ale on tutaj nie miał szans, żeby dojść do tej piłki. Złe zagranie Boneckiego, out dla
Jagielloni na linii środkowej, z lewej strony, piłka do Klimali. Przyjął na raz, na dwa, zagrał do Kosztiala, wmieszał się to wszystko Mikinić. I jeszcze out raz na połowie, tym razem połowy zespołu gospodarzy, czyli opolskiej Odry. Jest znowu Kwiecień przez środek do Runie. Cała Jagiellonia teraz na połowie rywali. Staram się grać szybciej, w prawą stronę. Tam rozpędzony Nowikowas do jeszcze bardziej rozpędzonego Kadleca. Piłka zagrana niedokładnie, znowu niedokładnie. I rusza Janus, przewrócony faulem przez Tarasa Romańczuka. Sędzia pokazuje przewinienie naszego zawodnika, rzut wolny dla Odry Opole. Kilka minut, kilkadziesiąt sekund, no może dwie, trzy minuty takiego znowu zdecydowanego naporu na połowie rywali Jagiellonii Białystok, ale z tego naporu niewiele wyszło. No jedno wbiegnięcie w pole karne Kosztiala za linię końcową w konsekwencji, jedno zagranie niedokładne Nowikowasa na 11 metr, gdzie nie było żadnego kolegi z Białegostoku. No i w ten sposób rozpoczyna się 58 minuta przy wyniku 0-0 w meczu ćwierćfinału Pucharu Polski pomiędzy piłkarzami Odry Opole i Jagiellonii Białystok. Dalekie zagranie bramkarza Opolan Artura Krysiaka przed nasze pole karne. Tutaj główka Iwana Runie. Runie tę piłkę wystrzelił głową za linię boczną. Będzie ją, zdaje się, wrzucać za linii bocznej Rafał Brusiło. Brusiło pokazuje się tam do przodu Janus, ale piłka do naszego zawodnika trafia. Czy to zgarniemy, czy to opanujemy, czy będziemy wybijać, aby do przodu. Tak to się na razie dzieje, na walkę o górną piłkę. Odra zgarnia głową, teraz my znowu głową. Kosztiel fauluje przeciwnika, rywale zostają przy piłce i rusza prawą stroną Tomasz Mikinić. Mikinić podaje do Boneckiego. Bonecki zatrzymany przez Guilherme. Sędzia pokazuje aut dla rywali, chociaż Guilherme zasugerował, że to po nodze ostatecznie Boneckiego piłka wyszła w aut, ale nie było tak. I znowu ten słowacki prawoobrońca Odry Opole, Tomasz Mikinić, piłkę wziął w ręce, czeka długo, to jest połowa Jagiellonii Białystok po ich prawej stronie ataku, piłka do Kosztiala, wraca do Mikinicia, dwóch Słowaków zrobiło sobie przyjemność, oddali sobie piłkę nawzajem, no teraz wycofana piłka przez Odrę na środek boiska, Szota, Trojak, jest tam także Czyżycki. Jest Brusiło, jest Janus. Janus schodzi do środka, piłkę zagrywa w pole karne, no ale ta głowa jednego z naszych obrońców powoduje, że piłka ląduje w rękawicach Mariana Kelemena. Szukają w polu karnym piłkarze Odry Opole tego Hiszpana Iwana Martina. On tutaj na razie przynajmniej nie imponuje ani szybkością, ani dryblingiem, ani jakąś siłą fizyczną przesadną. No tam rusza się w okolicach pola karnego, podobnie jak po drugiej stronie boiska. Patryk Klimala ciągle grać musi, bo musi grać tutaj młodzieżowiec. Taras Romańczuk zabiera rywalom piłkę na środku boiska. Do Nowikowasa. Nowikowas z prawej strony pola karnego drybluje Brusiłę do linii końcowej. Piłka w pole karne, za wysoka, wybijają to rywale. Przed pole karne zgarnia to Andrzej Kadlec. Kadlec w pole karne po ziemi, walczy o piłkę Klimala, są rywale, wybijają do boku, tam zbiera piłkę Nowikowas. Cały czas atakujemy pole karne rywali, lewą nogą będzie dokręcał Nowikowas piłkę miękko w pole karne, Poletanowicz nie doskakuje do piłki, wybijają przeciwnicy, my to zbieramy. Toczy się pojedynek na środku ich połowy pomiędzy Martinem i Mitrowiczem. Mitrowicz ostatecznie długą nogę wyciągnął, tutaj kibice Odry się pieklą, że było przewinienie na Mateuszu Czyżyckim, ale tego przewinienia nie było, po prostu długa noga Mitrowicza, piłka trafiona przez tę nogę, później przewrócił się przeciwnik. Jagiellonia z własnej połowy. Dośrodkowanie do linii końcowej od Kwietnia do Nowikowasa. Ledwo zdążył Arwi, ale zdążył. Teraz musi zagrać w pole karne. No, Szota wybija piłkę, odbija i zbiera tę piłkę Kadlec. Wymiana podań. Nowikowas raz jeszcze w pole karne, ale tam ciągle przewaga rywali. Piłka za szesnastkę. Zbiera to Guilherme. Do Poletanowicza. Poletanowicz przed szesnastką gra do linii środkowej do Runie. Runie zrobił także prawie aut dla Odry, ale uratował piłkę Nowikowas. Teraz on rozciągnął grę w lewą stronę, ale gdzież tam ta piłka wyleci za linię końcową. Nie ma szans. Nie ma szans Kosztial na dojście do niej. 61 minuta gry rozpoczęta. Odra Opole, Jagiellonia Białystok ciągle 0-0. Nie ma Jagiellonia pomysłu na to, żeby rozmontować defensywę zespołu opolskiego. Cały czas są te wrzutki z lewej strony pola karnego, z prawej strony pola karnego, ale niestety bezskuteczne to wszystko. Jak tylko nasi w polu karnym, to tam zaraz 6-7 obrońców Odry Opole i naszych tam niewielu, dwóch, góra trzech nie radzą sobie ze skomasowaną, szczelną defensywą drużyny Mariusza Rumaka. Out dla... Nie będzie outu. Ratowali piłkę Opolanie, ale przejęliśmy to znowu. I teraz Klimala zagrywa do Poletanowicza. Poletanowicz z ostrego kąta w pole karne. Znowu brak
można powiedzieć, brak wyszkolenia technicznego, bo tej piłki nie opanował Poletanowicz i stracił ją, zanim tam nawet jakiś strzał oddał albo jego próbę. Teraz klepią rywale, ale wmieszaliśmy się na środku boiska. Jest Kosztial. Chciał siatkę założyć Czyżyckiemu. Nie udało się, ale aut dla Jagiellonii. Szybko Guilherme do linii końcowej, do Klimali. Klimala bierze na plecy dwóch rywali, przepycha się z nimi i przewrócony wywalczył rzut wolny. No tutaj Patryk Klimala, można powiedzieć, czuje się jak ryba w wodzie, w końcu Odra, klub pierwszoligowy. Patryk też do niedawna w pierwszej lidze grał, więc jemu gra przeciwko zawodnikom pierwszej ligi. To nie to, że nie straszne, ale taka zwyczajna, bym powiedział. On wie, jak tutaj należy z nimi się przepychać, jak walczyć. No i wywalczył rzut wolny po prawej stronie pola karnego zespołu z Opola. Piłkarze, gospodarzy, czyli Odry w murze dwuosobowym, no prawie na bocznej linii pola karnego, więc ta piłka ustawiona mniej więcej 6-7 metrów od linii bocznej boiska do linii końcowej około 15 metrów. Zobaczymy, jak to nasi rozwiążą. A teraz praktycznie cała Jagiellonia, oprócz Mariana Kelemena, w polu karnym w okolicach. Poletanowicz na bliższy słupek, ależ co to było za zagranie? Ojejku. Znowu musimy wychodzić, ale rywale też tracą tę piłkę. I Guilherme w pole karne. Nie, no w ręce Artura Krysiaka. Krysiak teraz po ziemi. Na szczęście dla nas kopnął piłkę do Ireneusza Mamrota. Mamrot teraz wychodzi ze swojej ławki, coś tam sygnalizuje, a rywale zmieniają. Drugą zmianę robi w tej chwili trener Mariusz Rumak. Schodzi z boiska chyba Sebastian Bonecki. 63. minuta spotkania, druga zmiana w Odrze Opole. Boisko opuszcza grający z numerem 14. Tak jest, Sebastian Bonecki schodzi z boiska, a wchodzi Dawid Błanik, ofensywny gracz pozyskany z Pogoni Szczecin. Piłkarz, który też tam kilkanaście spotkań w barwach tejże Pogoni Szczecin melduje się z numerem 22. Zagrał. Dawid Błanik. Zobaczymy. Biegnie Dawid Błanik do środkowej strefy. Taka zamiana wyższego nieco Boneckiego na filigranowego, kolejnego takiego szybkonogiego gracza drużyny Odry Opole. Kolejny blondynek oprócz Mateusza Czyżyckiego, też taka charakterystyczna, jasna fryzurka, łatwo da się go na boisku zlokalizować. No i rzut z autu dla Jagiellonii Białystok, 64. minuta gry. Ciągle bez bramek w Opolu, na stadionie przy ulicy Oleskiej w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski Odry pierwszoligowej z ekstraklasową Jagiellonią. Jagiellonia znowu próbuje atakować lewym skrzydłem, ale tam ciasno w polu karnym, znowu musimy kombinować. No i co zrobił Kosztial? Podał do zupełnie niepilnowanego Iwana Martina. Jak mówiłem, Hiszpan tutaj nie jest technikiem, piłkę szybko stracił na rzecz Kadleca do spółki z Mitrowiczem. Ten do Runie. Runie przez środek do Kwietnia. Kwiecień nie trafił w piłkę i ta trafiła do rywala. Znowu rywale do Trojaka. Trojak przewrócony przez Kwietnia. Za chwilę Bartek może dostać żółtą kartkę. Wcześniej sędzia wzywał go do siebie po to, żeby udzielić mu słownie reprymendy. No a teraz podchodzi i jeszcze jednie udziela. To dlatego, że piłkarze obu drużyn, tam Serafin Szota i Bartek Kwiecień, mieli sobie coś przykrego do powiedzenia. Sędzia Jakubik, najwyższy, chyba najwyższy na boisku ze wszystkich piłkarzy i niepiłkarzy, podszedł, uspokoił jak dobry tata dwóch rozkapryszonych synków i gra rozpoczęta rzutem wolnym dla Odry Opole. Jest pierwszy kontakt z piłką Błanika, ale uciekła mu piłka, jemu też technika na razie nie pomaga w grze. Jagiellonia przez środek, znowu lewą stroną Klimala za siebie, atakowany przez obrońcę, sędzia pokazuje. Piłka dla Odry Opole, chociaż nawet sam Baranowski, który tę piłkę wybijał, prawdopodobnie zdziwił się tą decyzją arbitra. Nic to nie zmienia. 65. minuta gry za chwilę się skończy. O, w tym momencie właśnie rozpoczęła się 66. Odra Opole, Jagiellonia Białystok 0-0. Jagiellonia, tak jak w poprzednich trzech meczach tej edycji Pucharu Polski, gola nie traci. No ale też nie strzela. Powiedzmy sobie szczerze, że ten remis w dalszym ciągu, no on nie jest taki bardzo, który nas by tutaj cieszył, ale trzeba przypomnieć chociażby męczarnię Jagi w meczu z Katowicami, które wówczas w pierwszej lidze, podobnie jak i teraz, zresztą są w strefie spadkowej, mają ogromne kłopoty z tym, żeby punkty zdobywać, a wtedy Jagiellonia potrzebowała 120 minut plus VAT,
dopóki tam sędzia nie zagwizdał rzutu karnego na Karolu Świderskim, wykorzystanym bodaj w 126 minucie, jeszcze w dogrywce przez Guillerme. Kolejna strata, Kwiecień, podaje niedokładnie. I rusza kontra zespołu gospodarzy. Iwan Martin, piłka do środka do Czyżyckiego. Czyżycki do Janusa, Janus niedokładnie, na szczęście stracili piłkę teraz my, ale my też chyba niedokładnie, a może jednak raz dokładnie. Jest piłka zagrana w prawą stronę do Klimali, Klimala do linii końcowej. Piłka zagrana przez zawodnika Odry, wywalczył Klimala rzut rożny. No to tyle przynajmniej z tej gry Patryka Klimali w drugiej połowie spotkania, że to z jednej strony wywalczy rzut wolny. Tutaj znowu z drugiej strony pola karnego wywalczył rzut rożny. No może jak nie idzie z tej gry, jak nic się nie udaje skonstruować przed polem karnym i potem zagrać się skutecznie w pole karne piłkarzom z Białegostoku, to może chociaż jakiś stały fragment gry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu graczy Jagiellonii, tych białych strojów w polu karnym zespołu z Opola. Piłka zagrana na najbliższy słupek i bramkarz ma problemy. Taras Romańczyk, oj, wydawało się, że Krysiak sam sobie piłkę wrzuci do bramki ręką, ale ostatecznie miał szczęście. Jakoś tam piąstkował, przepychał się z nim Taras Romańczuk. No i teraz obaj sobie przybili piątki. Jakieś tam było nieporozumienie między nimi wyjaśnione, ale w pewnej chwili wyglądało tak, jakby Krysiak piąstkował do własnej bramki. Jeszcze jeden rzut rożny. Jeszcze jedna piłka na bliższy słupek. Kwiecień przelatuje na drugą stronę. Niestety piłka przeleciała, Kwiecień został i ruszają piłkarze z Opola. Teraz będzie żółta kartka dla Kwietnia, żeby nie było chociaż czerwonej przypadkiem. No jest, bo wracał jak szalony Bartek Kwiecień za zawodnikiem Odry Opole. Z tego pola karnego zerwał się trochę nieprzytomnie. Naprawdę nie wiem, po co on to zrobił, co to dało Kwietniowi, że wyciął zawodnika Odry Opole przy ich polu karnym. Ani tam wielkiego zagrożenia nie było, ani tam nie było naprawdę jakiegoś takiego momentu, że trzeba się było bardzo bać, że tutaj rywal rozprowadzi tę akcję, że tutaj stanie się coś strasznego. No ale tak się zachował, jak się zachował Bartek Kwiecień. Te widać emocje go poniosły. Rafał Niziołek, tym graczem opolskiej Odry, który został potraktowany w sposób hardkorowy przez Bartka Kwietnia. Zmiana w drużynie Jagiellonii. Schodzi z boiska Marko Poletanowicz, jeśli dobrze widziałem. Martin Pospisil wchodzi na plac gry, a więc grający dzisiaj, no, jak gdyby nominalnie ofensywnego pomocnika Serb, nie popisał się tutaj niczym wielkim. Martin Pospisil, zobaczymy. Na ostatnie 22 minuty podstawowego czasu gry Poletanowicz miał swoją szansę w pierwszej połowie po zagraniu Kadleca w 16 bodaj minucie. Strzelał z prawej strony bramki głową, tam w ostatniej chwili obrońca drużyny gospodarzy tę piłkę zablokował, nie wpuścił jej do własnej bramki, no i to był chyba najlepszy moment w tym meczu Marko Poletanowicza, no bo potem to trudno byłoby poszukać czegoś takiego, jakiegoś otwierającego podania w kierunku bramki albo fajnego dryblingu, strzału z dystansu, z czego też Marko słynie. No niestety nie było tego. Zobaczymy, co zrobi Martin Pospisil. Zawodnik defensywny, walczący w defensywie, potrafi to robić. No, kreator gry powinien też być, ale w ostatnich tygodniach to tego nie widzimy. Zresztą co widzimy w wykonaniu Jagiellonii w ostatnich tygodniach, oprócz takie trochę męczarni, walki z samymi sobą piłkarzy z Białegostoku. Jeszcze 21 minut do zakończenia podstawowego czasu gry. Ruszył Klimala. Wybijają to zawodnicy z Opola na naszą połowę. Odra znowu przy piłce. Pospisil zabrał. Pospisil tę piłkę utrzymuje. Zobaczymy na jak długo. No i podał do Kosztiala. Kosztial na środek boiska do Klimali. Klimala z kłopotami. No niestety, to są błędy techniczne. Przyjęcie piłki na raz, na dwa, ten kozioł. I już starczy, żeby piłkę odbili rywale. Ale oni znowu nam oddają. Iwan Runie w prawą stronę do Narwydasa Nowikowasa. Jagiellonia w sobotę najbliższą gra w Ekstraklasie z Koroną Kielce. Nie potrzebują piłkarze z Białegostoku dodatkowych 30 minut dziś, zwłaszcza, że daleka podróż do domu, no ale też Opolanie nie potrzebują za bardzo, podejrzewam, tutaj męczyć się z Jagiellonią w dogrywce czy w rzutach karnych, no ale cóż, jeżeli tak musi być, to tak musi być. Nowikowas, lewa strona boiska, próbuje sam, do Pospisila, ten na własną połowę, ten do Runie, Runie do Mitrowicza, Mitrowicz za chwilę pewnie do bramkarza, no z kłopotami wychodzimy spod własnego pola gry. Jest teraz Romańczuk na prawej stronie boiska, ale cały czas połowa Jagiellonii. Cały czas nie możemy przejść na drugą stronę. Jest Kwiecień. Kwiecień w kierunku Klimali, ale to są podania niedobre. To są zagrania bardzo niedokładne. To przejmują do spółki obrońcy z Arturem Krysiakiem. Właśnie Krysiak teraz na boisku, na murawie, podniósł się
tę piłkę sobie położył znowu na murawę, próbuje atakować go nieśmiało Pospisil, Krysiak piłkę wystrzeli na naszą połowę, tutaj Mitrowicz wygrywa główkę z Iwanem Martinem, no ale znowu są piłkarze z Opola i znowu tę piłkę tracą. Na środku boiska Nowikowa sfaulowany przez Martina, rzut wolny i będzie jeszcze za chwilę jedna zmiana w drużynie gospodarzy. Tak patrzę, kto to tam się przygotowuje do wejścia na plac gry, czyżby Szymon Łapiński. Takie mam wrażenie, że to może być Szymon Łapiński, a jeśli tak, to zejdzie z boiska Patryk Klimala i za chwilę pewnie na boisku pojawi się jeszcze Stefan Szczepowicz w ataku, ale to może być tylko moje przypuszczenie. Na razie piłka znowu w kierunku Klimali. Znowu to jest niedokładne, znowu to jest zagranie niedobre, a tym zawodnikiem, który przygotowuje się do zmiany, jest jednak Bodwar Bodwarsson. To by świadczyło chyba o tym, że zejdzie z boiska Guilherme. Myślę, że zmiana zawodnika za zawodnika, chyba że zostanie Guilherme, zejdzie Kosztial, a wtedy na lewej stronie będziemy mieć dwóch nominalnych lewych obrońców. Schodzi z placu gry Kosztial. Tak jak mi się zdawało, Kosztial już za boiskiem opuszcza plac gry. Ciekawe, czy musi zbiec do strefy, czy też nie. Nie, od razu zszedł z boiska po drugiej stronie, nawet nie zbiegał przez całą szerokość, a więc Martin Kosztial, kolejny słaby występ zawodnika pozyskanego z Wisły Kraków, wchodzi w jego miejsce Bodwar Bodwarsson, więc teraz pytanie, czy Bodwar będzie grał na skrzydle bliżej linii ataku, czy też Guilherme? No ja bym chyba jednak wolał tego Bodwara zobaczyć bardziej w ofensywnych akcjach niż kogo innego. Na razie ruszył Kadlec. W roli rozgrywającego Andrzej Kadlec. Rozegrał piłkę do prawej strony do Pospisila. Pospisil w pole karne, ale tu znowu nie ma żadnego z naszych graczy. No teraz dopiero ruszył Bodwarsson. Doskoczył też do niego Guilherme. Guilherme w polu karnym. Guilherme, Klimala, uderzenie, gol! Gol! Patryk Klimala! Patryk Klimala w 73 minucie. I to był strzał ładny, techniczny, przyjęcie tyłem do bramki. Takim półwolejem w lewy róg bramki. Odry Opole strzelił bramkę Patryk Klimala. No i Jagiellonia dopina swego. I ten Patryk, którego chciałem już tutaj zdejmować z boiska, okazał się naszym, nie chciałbym powiedzieć, wielkim już bohaterem, ale rzeczywiście w tej sytuacji w 73 minucie Klimala gola zdobywa. Zmiana w międzyczasie w zespole z Opola. Zszedł z boiska, jeśli dobrze widziałem, Mateusz Czyżycki, a w jego miejsce wejdzie chyba z dziesiątką Jakub Moder. Tak to chyba wygląda. Mateusz Szyżycki. No w każdym razie dla nas rzecz najważniejsza jest taka, że Jagiellonia Białystok prowadzi w 73 minucie. Oj, teraz Państwo posłyszą prawdopodobnie bardzo ładne śpiewy kibiców Odry Opole, tych tutaj, którzy nie są tam na sektorze, na tej opolskiej ultrze, ale tych takich z gatunku, tych sympatyczniejszych, niby grzeczniejszych, którzy poprosili przed chwilą kogoś z Białegostoku, żeby szybko opuścił jakieś tam swoje miejsce. Tak jak tutaj mówiłem, zmiana przed chwilą, Mateusz Życki za boiskiem. Jakub Moder. Tak jest. Jakub Moder to piłkarz pozyskany z Lecha Poznań i ciekawa rzecz, on też ma na koncie występ, ale to tylko jeden w Ekstraklasie. Moder, który jest, grał w Lechu w Ekstraklasie dosłownie jedną minutę. Jagiellonia znowu przejął piłkę w kontrataku, ale Klimala tym razem źle to wykończył. Zagrał na drugą stronę boiska. Jeszcze Kwiecień walczy. Oho, przed ślizgiem tym razem Kwiecień w chorągiewkę w narożniku. Gdyby sędzia mógł ukarać zawodnika Jagiellonii za wślizg ostry w chorągiewkę, to teraz dostałby czerwoną kartkę za ostry wślizg w chorągiewkę właśnie Bartosz Kwiecień. No dobrze, żarty na bok. Jagiellonia od 73 minuty prowadzi 1-0. Opłaciła się ta gra pressingiem pod polem karnym rywali. Był Bodwarsson, dołączył do niego Guilherme. On zagrał w pole karne do Patryka Klimali i Patryk zrobił to naprawdę bardzo ładnie. Stojąc tyłem do bramki, przyjął na raz troszkę tak do góry, na dwa takim półobrotem uderzył. Jeszcze piłka po rękach Artura Krysiaka, ale wpadła w okienko, powiedzmy, bramki opolskiej Odry. Jagiellonia prowadzi, Jagiellonia ma ten swój jak na razie wymarzony wynik. Wymarzony w tej sytuacji, wymarzony. 1-0, ale ruszyli ostro gracze z Opola. Teraz lewą stroną Brusiło do Janusa. Już są w okolicach 16 metra, ale wróciła cała Jagiellonia oprócz Patryka Klimali. Są piłkarze z Opola na środku, Trojak tę piłkę w prawą stronę
do Słowaka Mikinicia. Jest Iwan Runie, wygrał pojedynek główkowy w polu karnym. Szybka akcja, dobra akcja Odry. Kibice tutaj wstali z miejsc, biją brawo, ale skończyło się autem dla Odry. Opole, 76. minuta gry. Jagiellończycy we własnym polu karnym. Cała drużyna w białych strojach na połowie własnej i cała Odra poza bramkarzem Artem Krysiakiem też na połowie drużyny z Białegostoku. Przeciwnicy atakują, wszedł Moder, właśnie Moder w pole karne, ale Kwiecień tutaj trafia w piłkę, niedokładnie, ale jednak poprawia to jeszcze Nowikowas. Wychodzimy, próbujemy, ale niestety nie za bardzo nam się to udaje. Nowikowas dobrze powstrzymał akcję, brusiły lewym skrzydłem, ślizgiem, ale przy piłce cały czas przeciwnicy. Jest zagranie na środek boiska do Pawła Baranowskiego, środkowy obrońca Odry. Do przodu, do Modera. Jakub Moder, wysoki, szczupły chłopak, też młody, pozyskany, jak mówiłem, z Lecha Poznań. Teraz grają spokojnie środkowi obrońcy Odry Opole pomiędzy sobą Serafin Szota i Paweł Baranowski. Ten do Modera. Moder do tego Iwana Martina. Iwan Martin przed pole karne drybluje lewą nogą w lewą stronę do Krzysztofa Janusa. Jest tam Janus, czy to nie on? Strzał prosto w Mariana Kelemena. Dobry strzał zawodnika Odry, choć może nie tak bardzo groźny, to taki strzał, powiedzmy, na notę. Oddany na prawy słupek w kierunku prawego słupka bramki Mariana Kelemena, ale Marian tam czujnie tego słupka pilnował, więc nie można było tutaj go zaskoczyć. I teraz Kelemen sprzed własnej bramki w kierunku Klimali, osamotnionego pod polem karnym przeciwników, ale był Serafin Szota głową, tę piłkę wystrzelił za linię boczną. Krzysztof Janus chce aut rzucić, ale no, pokazuje, że nie będzie tego robił, bo aut przede wszystkim jest dla Jagiellonii. A też widać znowu problem zdrowotny ma Bartek Kwiecień. No to jest, prawdę powiedziawszy, trochę zastanawiająca sytuacja, dlatego że Bartek podobnie tam około 75 minuty, tak samo dzieje się dzisiaj, jest moment, w którym on po prostu łapią go skurcze. No to niedobrze to świadczy o zawodniku ekstraklasowym, który przygotowywał się prawie cały okres przygotowawczy z drużyną, nie miał tam wielkich zaległości treningowych, a teraz drugi mecz z rzędu gra od pierwszej minuty Bartek Kwiecień i w drugim meczu z rzędu, mniej więcej po 75 minutach gry, siada Bartek na murawę, bo fizjoterapeuci Jagiellonii muszą po prostu naciągnąć mu mięśnie, że tam są jakieś problemy z mięśniami. Oczywiście Bartek biega bardzo dużo. Jemu tego biegania, jemu tego serducha nie można w żaden sposób odmówić. Nic tu się takiego nie może dziać złego. Natomiast no, zawodnik opuszcza plac gry, bo musi po wejściu fizjoterapeutów, a piłkarze z Białegostoku będą wrzucać aut po prawej stronie boiska. Jeden z kibiców, ten bardziej taki zagorzały tutaj po piwie bezalkoholowym czy mało alkoholowym, widać, też go wzięło, bo śpiewać to śpiewa ładnie, nie powiem, ale czasami też wyrazy pojawiają się nie za piękne. Jagiellonia z autu, Jagiellonia na własną połowę i teraz Mitrowicz oddaje piłkę rywalom na ich części boiska. Tam Brusiło nawet tej piłki nie wypuścił za linię boczną, tylko podał przez środek własnego pola karnego w prawą stronę do Baranowskiego. Baranowski jeszcze bardziej w prawo do Mikinicza. Mikinicz ma Błanika, ale zagrali znowu do tyłu. Jest wymiana podań pomiędzy środkowymi obrońcami. Jest też do gry, pokazał się Brusiło. Brusiło znowu do Szoty. Szota dalekim podaniem w kierunku naszego pola karnego. Tutaj Bodwarsson piłkę wybija na środek. Walczy Trojak, wygrywa pojedynek główkowy z Pospisilem. Piłka cały czas pod nogami zawodników z Opola. Jagiellonia wyraźnie czyha tutaj na kontrę. Zagrali do własnego bramkarza zawodnicy z Opola i grają na połowie Jagiellonii. Ruszył w lewą stronę boiska podanie do Janusa. Janus, zobaczymy co zrobi. Jest przy nim dwóch obrońców Jagiellonii. Wypchnęliśmy Janusa na środek boiska. Ten podaje do Miłosza Trojaka. Trojak z dystansu. Piłka poleciała w samochód ciężarowy, na którym zamieszczony jest wysięgnik z panem operatorem kamery. Czyli to wszystko gdzieś no, 50 metrów za bramką zespołu Mariana Kelemena. A panowie z mojej prawej strony faktycznie są coraz bardziej zdeterminowani do tego, żeby poderwać tutaj sektor. I państwo to pewnie słyszą, Odra niebiesko-czerwoni. No brawo im za to, że chcą swój zespół zagrzewać do boju. Dopóki jest to wszystko miłe, kulturalne, w sportowej atmosferze, to ja takich panów szczerze, najszczerzej popieram. 80. minuta spotkania. Jagiellonia od 7 minut prowadzi w Opolu z Odrą 1-0 po golu Patryka Klimali. Klimala na razie bramkę ma na koncie. Teraz walczy na środku boiska. Dobre podanie do Nowikowasa, ale Nowikowas sam musi grać musi grać do tyłu, żeby tylko nie we własne pole karne. Dał się ładnie sfaulować.
Miłoszowi Trojakowi. O to Arwiemu chodziło, żeby utrzymać się przy piłce, żeby przy tej piłce dłuższy czas pozostać i żeby rywale przede wszystkim nie ruszyli do kontrataku z własnej połowy. Taras Romańczuk będzie piłkę zawieszać nad polem karnym. Zagrał w kierunku Bodwarsona. Ten powalczył z Mikiniczem. Jeszcze są rywale. Piłka po nodze. Guilherme wychodzi w aut. Wysoko teraz wychodzą, tak dublują się w sumie. Raz jeden na obronie, drugi na skrzydle i na odwrót Guilherme z Bodwarsonem. Piłka z autu. Bartek Kwiecień wygrywa pojedynek na środku boiska. Jest Moder, ale ucieka mu piłka. Kopnął sobie jeszcze raz do prawej strony. Została w boisku. Mikinić uwolnił się spod opieki Pospisila. Na środek do Trojaka. Teraz ten do Szoty. Szota rozpędza się przez środek. Ma z przodu Janusa. Janus z przodu ma też Niziołka. Niziołek przed polem karnym do Janusa, piłka nie dochodzi, wraca jednak do Niziołka, Niziołek kreśloną grę do Mikinicza, ten ma sporo miejsca przed polem karnym, rzuca piłkę w szesnastkę, tu jest Iwan Runie, głową, z powrotem piłka wraca do Mikinicza, chyba że Bodwarson go przeskoczy, ale piłka trafiła do Trojaka, piłka w pole karne, dobrze Guilherme zorientował się, bo ruszył tam do tej piłki Dawid Błanik, Odra naciska, Odra nie rezygnuje ze strzelania bramki, dającej remis i dogrywkę, piłka w pole karne, Jagiellończycy głową, nie za daleko ta piłka odbita, strzał jeszcze groźnie. Był tam chaos w polu karnym Jagiellonii, ale piłka ostatecznie przez Runię wybita w prawą stronę boiska na aut. Tam Rafał Brusiło z autu na przedłużeniu linii 16 metra po lewej stronie boiska. Pokazuje się do gry Niziołek. W polu karnym jest Janus, jest Błanik, jest też Iwan Martin. Pokazał się do gry też wysoki Trojak. Piłka właśnie do niego. Trojak uwolnił się spod opieki jednego rywala, ale potem rozpędem wbiegł w drugiego. W naszego obrońcę rozpędzony Miłosz Trojak, defensywny pomocnik Odry Opole, sfaulował naszego zawodnika i jest w tym momencie rzut wolny dla Jagiellonii, a trener Ireneusz Mamrot dokonuje zmiany trzeciej. Schodzi z boiska. Kto tam schodzi z boiska? Chyba Bartek Kwiecień. Tak jest. Bartosz Kwiecień. A w jego miejsce? Na placu gry z numerem 10 Stefan Stepowicz. Aha, czyli teraz zobaczymy, jak będą grali Jagiellończycy. Czy wycofa się do defensywy, bardziej do przeszkadzania rywalom w środkowej strefie Patryk Klimala, czy też Stefan Szczepowicz będzie grał może jakoś w środku, zobaczymy. Na razie kibice przede mną wstali, to muszę też ja troszkę wstać, a za mną tutaj kamerka, to muszę się delikatnie przyczajkę zrobić taką, żeby nie przeszkadzać. I wszystko w porządku. Kibice wszyscy wstają i śpiewają. Jagiellonia ma piłkę z autu. Zaraz zobaczymy, gdzie będzie, na jakie pozycji grał Stefan Szczepowicz i gdzie będziemy szukać na boisku Patryka Klimali. Na razie Szczepowicz walczy o piłkę na ich połowie. Trojak to przejął. Piłka w prawą stronę do Jakuba Modera. Moder podciąga do pola karnego. Uderzy, czy zagra w pole karne? Dobrze, Iwan Runie przeczytał tutaj zamiary przeciwnika z drużyny Odry Opole. Ruszył w prawą stronę do Runie. Do Nowikowasa. Teraz Runie w roli prawoskrzydłowego. Drybluje, przewraca się. Sędzia pokazuje, gramy dalej. No i Iwan musi wracać, bo nie ma go teraz w defensywie. Jego miejsce zajął Taras Romańczuk. Zdublował pozycję Iwana Runie. Właśnie teraz interwencja Romańczuka zabezpiecza nas przed stratą piłki. Ten do Nowikowasa. Ten do Pospisila, ten do Tarasa Romańczuka. Powoli wraca spacerem we własne pole karne Iwan Runie. Zmęczył się tym sprintem na połowę przeciwnika, a Jagiellonia gra przed własnym polem karnym z lewej strony. Wymiana podań pomiędzy Bodwarsonem i Guilherme. Guilherme do Bodwarsona. Czy dojdzie do piłki Stanczyk? Doszedł. Walka o piłkę do Trojaka. Trojak się pomylił. Piłka jest u Szczepowicza. Szczepowicz w polu karnym. Jeszcze rozpędzony, ale padł mu pod nogi Szota. Wybił piłkę na środek boiska. Tutaj sędzia przeszkodził trochę Moderowi, ale Moder obiegł pana sędziego i zagrał piłkę ze środka. Do kogo? Do Nowikowasa? Zagrał dobrze do swojego kolegi, do Brusiły. 85. minuta meczu. Jagiellonia prowadzi 1-0 z Odrą Opole. Runie faulował na środku własnej połowy zawodnika gospodarzy Iwana Martina. I teraz rzut wolny. Żółta kartka jeszcze przy okazji dla Iwana Runie. Jak mówiłem, po ćwierćfinale żółte kartki się kasują, więc dzisiaj to, co nasi zawodnicy zbiorą, to nie będzie miało żadnego znaczenia. No, ale zobaczymy teraz, co się będzie działo w polu karnym Jagiellonii, bo tutaj drużyna z Opola rzuciła wszystkie siły de facto teraz w szesnastkę poza takimi absolutnie najniższymi, tym prawą obrońcą Tomaszem Mikiniczem, a także Dawidem Błanikiem, który tutaj szykuje się do tego, żeby być może ten rzut wolny wybić, albo będzie robił to Krzysztof Janus. Zobaczymy. Raz, dwa, trzech, czterech, pięciu, sześciu piłkarzy Odry Opole na 16 metrze w polu karnym Jagiellonii Białystok. Skromny osobowy mur Martina Pospisila
od piłki. Ten Bułanik zostawia piłkę Janusowi. Janus pole karne. I cóż tam się dzieje? Piłka przelatuje nad poprzeczką, czy też obok lewego słupka Mariana Kelemena, ale trzeba było powiedzieć, że w tej sytuacji Marian pokazał całe swoje wieloletnie doświadczenie. Tutaj wszyscy podskoczyli, mnie też serce mocniej zabiło, a Marian spokojniutko ręką odprowadził piłkę za linię końcową boiska. Dobre to dośrodkowanie Janusa, takie na przecięcie, nikt tego nie przeciął. Czasami też tak się zdarza, że taka piłka wpada do sieci, ale nie tym razem. 86. minuta gry. Jagiellonia potrzebuje drugiej bramki, żeby tutaj uspokoić te zapędy drużyny przeciwnej. Co zrobił teraz Szczepowicz? Ze środka piłkę z prawej strony kopnął w lewą, gdzie byli wyłącznie piłkarze drużyny z Opola. I rusza lewym skrzydłem Krzysztof Janus. Przy nim jest Pospisil. Minął Janus naszego zawodnika, wywalczył rzut wolny i o to chodzi piłkarzom z Opola. Oni teraz nastawieni wyraźnie na to, żeby piłkę holować w okolice pola karnego jak najbliżej. Jak się nie da, to gdzieś tam na 12, 15, 20 metrów od pola karnego wywalczyć stały fragment gry, rzut wolny. I tak jak poprzednim razem Janus postraszył mnie przynajmniej, bo nie Mariana Kelemena, dośrodkowaniem z rzutu wolnego, tak teraz będzie kolejne. Piłka dokładnie na połowie naszej połowy, po prawej ręce Mariana Kelemena, na linii bocznej niemalże, więc tutaj Ireneusz Mamrot i jego sztab szkoleniowy widzą to wszystko bardzo blisko. Piłka w pole karne, wybijamy spokojnie, cała Odra praktycznie wbija się w pole karne Jagiellończyków, ale teraz jak przejmiemy piłkę, to mogą być konsekwencje takie, że przeprowadzimy kontrę. Na razie tej kontry nie ma, bo piłki nie możemy przejąć. Moder jednak piłkę traci i Moder fauluje przy okazji jeszcze zawodnika Jagiellonii i sędzia pokaże żółtą kartkę Jakubowi Moderowi z drużyny opolskiej Odry. 87 minuta skończona na stadionowym zegarze. Rozpoczęły się trzy ostatnie minuty tego spotkania. Będą oczywiście doliczone ze 3 minuty. Nie ma tutaj na co liczyć, że sędzia skończy ten mecz dokładnie po 90. Chcielibyśmy, ale nie. W tej sytuacji chcielibyśmy. Przy tym prowadzeniu skromnym, ale jednak skromny Jagiellonii Białystok 1-0. Bramka, przypomnę, w 73 minucie Patryka Klimali. Cały stadion na stojąco, no może nie cały, ale wiele sektorów tak. Z tych około 3,5 tysiąca kibiców myślę, że około dwóch to stoi tutaj w tej chwili. Troszeczkę przeszkadzają kibice stojące, no ale cóż, no takie są warunki, jakie są. Odra atakuje. Znowu lewym skrzydłem jest Rafał Brusiło, podanie od Janusa, ale wypychany obrońca drużyny z Opola do środka boiska. Piłka trafia właśnie do Janusa, tam przy nim dwóch piłkarzy z Białegostoku. Jeszcze podłączył się Pospisil i jeszcze przewinienie Rafała Brusiły. I to też by się praktycznie nadawało na żółtą kartkę, ale niestety, albo istety, nie będziemy życzyć źle piłkarzowi z Opola. Sędzia tej żółtej kartki nie pokazuje. Dwie minuty niesprawna do zakończenia podstawowego czasu gry w meczu ćwierćfinału Pucharu Polski. Odra Opole kontra Jagiellonia Białystok. Jagiellonia na razie nie traci gola w tej edycji. Niech tak zostanie do zakończenia tego spotkania. No i kolejnych też, tak, najlepiej też. W półfinale trzeba do zera i w finale też najlepiej do zera. Ale najpierw trzeba do tego finału dotrzeć. Jagiellonia na połowie przeciwnika. Jagiellonia walcząca, zdeterminowana, żeby awansować, żeby przełamać tę serię niepowodzeń w lidze. I jest tego bliska. Ale jeszcze trzeba powalczyć, jeszcze nie można tutaj odpuścić. Piłka w polu karnym rywali, Krysiak nie ma problemu z tym, żeby ją złapać. Kibice domagają się dalekiego wykopu, ale Krysiak potoczył piłkę przed pole karne do Pawła Baranowskiego. Ten w prawą stronę do Tomasza Mikinicza. Mikinicz do Niziołka, Niziołek kopnął piłkę w aut. I ta piłka z autu będzie wyrzucana z naszego pola gry, z lewej strony boiska przez Bodwara Bodwarsona. Jeszcze Bodwar tutaj poczekał, aż rywale wykopią drugą piłkę, która w międzyczasie pojawiła się na placu gry. I teraz dopiero Ślanczyk piłkę wrzuca na walkę, ale tam Gilerme nie ma szans. Piłka do Niziołka. Niziołek do Janusa. Janus przez środek. Piłka dziubnięta przez Pospisila. Trafiła do Brusiły. Brusiło już przez linię środkową przeszedł i faulowany jest Brusiło przez Pospisila. No było znowu chaosu trochę w tej grze przeciwników. Znowu pęd taki dziki w kierunku pola karnego zastosował Rafał Brusiło. No i trzeba powiedzieć, że osiągnął swoje, bo wywalczył kolejny rzut wolny. To jest 20 sekund do zakończenia podstawowego czasu gry. Trzeba się obronić, bo za chwilę sędzia pokaże 4 minuty. 4 minuty doliczone w tym meczu. I tyle mniej więcej w tej chwili do zakończenia tego spotkania. Czy awansujemy już po 90 minutach gry, czy jeszcze będziemy musieli tutaj
toczyć pojedynek z Odrą Opole w dodatkowych 30 minutach. Na razie rzut wolny, piłka w pole karne, Pospisil głową, ale znowu zbierają to zawodnicy gospodarzy. Jest Troja, piłka w pole karne, jest sytuacja groźna, czy wybijemy to, czy wybijemy, czy nie. Błanik broni, broni to Marian Kelemen, niedobitka szoty. Serafina Szody z 6 metra nie trafia w bramkę zespołu z Białegostoku. Groźnie, groźnie, groźnie. O to chodziło piłkarzom z Opola doprowadzić do stałego fragmentu gry. Uderzenie Błanika odbija do boku, może trochę nieprecyzyjnie, na pewno trochę nieprecyzyjnie. Marian Kelemen doskoczył tam lewą nogą uderzający Serafin Szota, środkowy obrońca Odry. Ależ złożył się źle, za bardzo podszedł pod piłkę, ta piłka poleciała wysoko, bardzo wysoko nad poprzeczką bramki Mariana Kelemena i dobrze, bo to było bardzo groźne, to mogło skończyć się golem na 1-1 i mielibyśmy nadgodziny prawie pewne. A tak, jeszcze 3 minuty doliczone, jedna z tych 4 już upłynęła. Odra próbuje zamykać Jagiellonię na naszej połowie, ale chyba wyjdziemy. Jest zagranie dobre do Klimali od Guilherme. Sytuacja sam na sam. Klimala! Gol! Klimala dostaje podanie od Guilherme. Od Guilherme. I Patryk Klimala w doliczonym czasie rozstrzyga losy tego spotkania. Guilherme 2 asysty. Klimala 2 bramki i tym to spotkanie kończą się emocje. Kibice, którzy przed chwilą, jak Państwo słyszeli, jeszcze głośno krzyczeli, w tej chwili schodzą powoli schodkami do sektora, którym mogą wyjść. No, nie wytrzymali ci kibice już więcej napięcia, więcej emocji, zbierają swoje rzeczy. Patryk Klimala, tak jak w sparingach przedsezonowych, urywał się zawodnikom za plecy, szukał swojej pozycji. Ja mówiłem, że ten chłopak ma w sobie coś. On potrafi biegać między obrońcami, potrafi ruszyć w tempo. Taka była rozmowa przed sezonem, że to wygrany tego okresu przygotowawczego. I teraz Guilherme, jak on tam się znalazł w środkowej strefie, tego nie wiem. W każdym razie zagrał piłkę za plecy rywali. Klimala miał 40 metrów do bramki drużyny Odry Opole. Sam na sam, wyszedł mu trochę Krysiak, ale strzał precyzyjny Klimali, nie do obrony. I do zakończenia spotkania pozostała jeszcze minuta, no półtorej minuty do końca doliczonego czasu. Jagiellonia prowadzi 2-0 z Odrą, 2-0 po dwóch bramkach Patryka Klimali. Brawo Patryk, gra powiedzmy może i z musu, tak to trzeba powiedzieć, bo potrzebny jest młodzieżowiec w meczu Pucharu Polski. Drugi z naszych młodzieżowców, Szymon Łapiński, wciąż na ławce rezerwowych, ale tutaj Patryk Klimala wykorzystał swoją szansę i takie mam wrażenie, że w sobotnim meczu Ekstraklasy z Koroną Kielce to właśnie on wyjdzie w podstawowym składzie, a nie ostatnio, jak to obserwowaliśmy, Stefan Szczepowicz, który notabene traci teraz piłkę na środku boiska, ale odzyskuje ją Mitrowicz, podaje do Guilherme. Ten do Szczepowicza, Szczepowicz znowu do Guilherme, a Guilherme znowu za plecy obrońców w kierunku Klimali, ale teraz szybszy był Artur Krysiak. Jeszcze dosłownie 30 sekund do zakończenia tego doliczonego czasu gry, może tam sędzia przedłuży troszeczkę, bo był gol, była radość po golu. Drodzy Państwo, spogląda Krzysztof Jakubiak na zegar, na, o proszę, 3897 osób, a więc prawie 4000 na stadionie opolskiej Odry. To trzeba powiedzieć, że to nie jest tak całkiem mało, bo to na mecz Ekstraklasy w Białymstoku ostatnio przychodziło 7000, a bywały czasy, że i 5,5, więc tutaj Opolanie nie mają się czego absolutnie wstydzić. Obejrzeli niezły mecz w ich wykonaniu, w wykonaniu piłkarzy Odry, a teraz jeszcze Jagiellonia przeprowadzi jedną kontrę, może być jeszcze tutaj zmiana wyniku, Szczepowicz nie dojdzie do piłki, przejęli to obrońcy. Czy sędzia jeszcze pozwoli zagrać jedną akcję drużynie z Opola? Chyba tak, jeszcze rusza Miłosz Trojak z własnej połowy, jeszcze gra w lewą stronę do Krzysztofa Janusa. Janus już nie zagra więcej, to jest koniec, to jest ostatni gwizdek sędziego, siadają załamani na murawie piłkarze Odry Opole, Jagiellończycy też zmęczeni, ale Jagiellończycy zadowoleni. Drodzy Państwo, jeszcze Jaga nie zginęła, póki my żyjemy, drużyna z Białegostoku awansuje do półfinału Pucharu Polski. Losowanie prawdopodobnie będzie w piątek, jutro gra Raków z Legią, pojutrze Puszcza z Miedzią. Lechia już awansowała, Jagiellonia już awansowała, czekamy na rywala. Przypomnę najważniejsze momenty tego meczu, 73 minuta, gol Patryka Klimali po podaniu Guilherme, 90 doliczona minuta, chyba tam nawet była pierwsza, po podaniu Guilherme sam na sam, Klimala 2-0 i w ten sposób Jagiellonia melduje się w najlepszej czwórce Pucharu Polski. Jerzy Kułakowski, Halo Białystok.